17 w tym sezonie Pucharu Świata w skokach narciarskich, konkurs indywidualny, a drugi na obiekcie do lotów narciarskich. Przenosimy się do Oberstdorfu w południowych Niemczech, w Bawarii, gdzie dzisiaj rozegrany zostanie konkurs na skocznię imienia Heiniego Klopfera, a do wspólnego przeżywania tych, mamy nadzieję, niemałych emocji zapraszają Sebastian Szczęsny i Stanisław Snopek. Obiekt po modernizacji, mówiliśmy to wczoraj, uzyskał już parametry jak te największe skocznie w Planicy, w Vikersund, czyli punkt konstrukcyjny umieszczony na 200 metrze. Rozmiar tej skoczni Hillside 225, a rekord od wczoraj należy do Andreasa Wellingera, który skoczył tutaj 234,5 metra na razie, więc jeszcze do tych rekordów, tych największych obiektów trochę brakuje. Przypomnijmy, Vikersund, Anders Schwanemel 251,5 metra, w Planicy Peter Prewcy 248,5, w Kulm także Peter Prewcy z rekordem 244 metry. Czy będziemy dzisiaj świadkami nowego rekordu na skoczni Heiniego Klopfera? Zobaczymy na liście startowej 40 zawodników, jak to zawsze w konkursach lotów narciarskich. Po kwalifikacjach odpadła dziesiątka. Niestety upadek, mówił o tym Maciej Kurzajewski, Rafał Kot w studio, Gregora Schmirenzauera, który eliminuje go z dzisiejszych zawodów. Prawdopodobnie odnowiła się kontuzja kolana. W jego miejsce zobaczymy Amerykanina Williama Rhodesa, który w kwalifikacjach był 31. Tak, ten upadek Gregora Schmirenzauera nastąpił po lądowaniu. Gregor Schmirenzauer wylądował, potem prawa narta podjechała troszeczkę do lewej, odbiła, przykrawędziowała i on upadł troszeczkę między nartami, zginając bardzo mocno kolano. Przewinęło się, przeturlał się po tych nartach. Oczywiście obydwie się wypięły i później już zjeżdżał Gregor Schmirenzauer bez nart, zatrzymał się na noszach, został transportowany do karetki. Cały czas czekamy na informacje dotyczące stanu jego zdrowia. Wiadomo, że dzisiaj oczywiście w konkursie Gregor Schmirenzauer udziału nie weźmie. No wielka, wielka strata to by była, gdyby stało się coś poważnego, gdyby znowu wymuszona byłaby dłuższa pauza Gregora Schmirenzauera w startach, w zawodach Pucharu Świata i Mistrzostwa Świata. Wyglądało to fatalnie, ten upadek. Piotr Żyła, rozgrywający się w swój tradycyjny, można by powiedzieć, sposób. Nie tak dawno mieliśmy tu mecz Polska-Niemcy. Piotr Żyła z Markusem Eisenbichlerem wspólnie razem w tą siatkonogę grali. Tak, rozgrzewając się. Dodaję więc, Sebastian, skoro już przeszedłeś płynnie do Polaków, że jest ich dzisiaj sześciu na liście startowej. Z numerem 5, bo numery zostają z kwalifikacji, ale jako czwarty skakał będzie Stefan Hula, z numerem 23, ale jako 15 z kolei Dawid Kubacki. Poza tym oczywiście na liście mamy Macieja Kota, Jana Ziobrę, Piotra Żyłę i Kamila Stocha. Przyjemna informacja dotycząca samych kwalifikacji, bo wygrał te kwalifikacje Maciej Kot, skacząc 214,5 metra z 22 platformy startowej. A z 26 rozpoczniemy rywalizację, a skoro o kwalifikacjach mowa, to powiedzmy o tych, którzy latali najdalej. 227 Stefan Kraft, który wczoraj wygrał, jak doskonale pamiętamy, 225 metrów. Kamil Stoch, 225. Domen Preutz, 222. Markus Eisenbichler, 216 metrów. Richard Freitag, 218,5. To Kevin Bickner, Amerykanin, który ustanowił tym samym swój nowy rekord życiowy. No więc tych lotów dalekich, cieszących oko i publiczności, cieszących samych zawodników było sporo. A tymczasem rozpoczynamy rywalizację. Rozpoczynają Karel Nurmsalu, reprezentant Estonii. Wczoraj 40. miejsce Karela Nurmsalu po locie na odległość 129,5 metra. Dzisiaj 190,5. 27. miejsce w kwalifikacjach, 185 metrów. Jego rekord życiowy to 204 metry. Jeżeli chodzi o warunki pogodowe, wiatr wiejący z tyłu skoczni, wahający się w przedziale od mniej więcej pół do nieco ponad metra na sekundę. Karel Nurmsalu miał 0,4, ten uśredniony wskaźnik, a więc dodanych 7 punktów, noty 4,17, jedna nota 16,5 punktowa. 190,5 metra. Dość odważnie tutaj sędziowie tak ustawili rozbieg na początku rywalizacji. 190,5 metra to niewiele mniej od jego rekordu życiowego, który wynosi 204 metry. Karel Nurmsalu otworzył zatem ten konkurs bardzo dobrym wynikiem. Za chwilę jako drugi skakał będzie z trzecim numerem. To numery z kwalifikacji, przypomnę, starszy z braci Kobayashi Junshiro. Prędkości na progu w okolicach 103 km na godzinę i także poprawny skok Junshiro Kobayashiego. To mistrz świata juniorów w kombinacji norweskiej z 2010 roku z Hinterzartem. Teraz skacze 188 metrów.
w kwalifikacjach miał 184, wczoraj 39 nie zmieścił się do serii finałowej, no ale ten wynik dzisiejszy 188. Pewne nadzieje na ten awans do 30 pozostały. Jak Państwo doskonale wiedzą, ta dziesiątka, która nie musiała się kwalifikować, no to nie jest ta czołowa dziesiątka klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, ale dziesiątka z klasyfikacji lotów narciarskich. I ta dziesiątka właśnie wśród niej dwóch Polaków, bowiem trzecie miejsce w klasyfikacji lotów zajmuje Kamil Stoch, dziewiąte miejsce Piotr Żyła. No to są odpowiedniki miejsc, jakie zajmowali wczoraj w konkursie. Karel Nurmsalu, Junshiro Kobayashi, a na naszych ekranach Karl Geiger, wczoraj 32 miejsce, 23-letniego skoczka z Oberstdorfu. Rekord jego życiowy 219 metrów z planicy. I jako pierwszy ląduje poza 200 metrem. Przypomnijmy parametry skoczni Heiniego Klopfera, a więc tej skoczni do lotów narciarskich. Tu pozdrawiamy dyrektora sportowego Polskiego Związku Narciarskiego Marka Siderka, który bardzo nie lubi, kiedy mówi się skocznie mamucia. Przecież tak fajnie brzmi. A więc kibice już przyzwyczajeni do tego żargonowego określenia. Punkt konstrukcyjny to 200 metr, wielkość skoczni 225 metrów. Rekord obiektu, to Państwo też doskonale wiedzą, 234,5 metra Andreasa Wellingera. Wczoraj tak daleko Andreas Wellinger skoczył w pierwszej serii. Karl Geiger najszybszy na progu, ponad 104 km na godzinę i najdłuższy jak na razie skok, 204 metry. I Niemiec jest nowym liderem z notą 185 punktów i 1/10, a za chwilę pierwszy z biało-czerwonych, Stefan Hula. Wczoraj 36, 163,5 metra tylko w konkursie, w kwalifikacjach dzisiaj znacznie lepiej, 187,5 dało mu 22 lokatę. Popatrzmy na skok Polaka. Spokojnie przyjął tutaj sylwetkę, no i teraz walczy o te metry, walczy o odległość, starał się jak najdłużej pociągnąć, ale do 200 metra Stefan nie doleciał. Jego rekord życiowy pozostanie więc niezmieniony, 217,5 metra z ubiegłego roku z planicy, teraz 185. I to jak na razie najkrótszy skok tej pierwszej serii konkursowej. Karol Geiger 204 metry, Karel Nurmsalu 190,5, 185 Stefana Huli. Stefan na razie na miejscu czwartym, o czym wspominałeś wczoraj. Stefan zakończył rywalizację na pierwszej serii, zajmując 36 miejsce. A za moment Ryoyu Kobayashi, 20-letni skoczek z Sapporo, młodszy brat Junshiro Kobayashiego. Ryoyu Kobayashi, 37 miejsce wczoraj. Po skoku na odległość zaledwie 152 metrów. Dzisiaj 181, 28 miejsce w kwalifikacji. Popatrzmy. Bardzo pasywny lot Ryoyu Kobayashiego. Chyba za dużo miejsca zostawia między nartami. To załamanie w biodrach przy takim ułożeniu ciała to nie gwarantuje dobrego i dalekiego lotu. 182 metry, 3 metry bliżej niż Stefan Hula. Będzie miał dodanych 5,7 punktu za wiatr, około 0,3 metra na sekundę wiejące z tyłu skoczni. No to od sędziów po 16,5 punktu dla Ryoyu Kobayashiego. I wydaje mi się, że patrząc na to, jak skaczą zawodnicy, którzy otwierają dzisiejszy konkurs, 182, 185, 204 na razie Karl Geiger, na piątym miejscu Ryoyu Kobayashi. No to czego oczekiwać od tych najlepszych? Lotów myślę daleko, 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 dużo, dużo, dużo dłuższych. Andreas Wank pokazywany przez realizatora, bo miejsce na belce startowej zajął już jego rodak. Pierwszy z Niemców dzisiaj w konkurcie Stefan Laje. 193 metry i pewna kwalifikacja do zawodów. Wczoraj poza 30 na miejscu 34. Też dobra prędkość na progu, 104 km na godzinę. No i teraz ładnie i daleko ląduje gdzieś tuż przed 200 metrem Niemiec. A zatem będzie miał tutaj jeszcze sporo szans na awans do finałowej 30, na poprawienie swojej wczorajszej lokaty. 198,5 metra to jak na razie druga odległość tych zawodów. Dalej skoczył tylko jego rodak, bo drugim z Niemców dzisiaj na liście startowej jest oczywiście Stefan Laje. Wcześniej Karl Geiger, 204 metry. Karl Geiger pozostanie na pierwszym miejscu. Karel Nurmsalu, Junshiro Kobayashi, Stefan Hula. Teraz nastąpi na drugie miejsce w skoczy Stefan Laje. To lądowanie faktycznie taki wycofany troszeczkę. Na drugim miejscu Stefan Laje ze stratą 9,9 punktów do Karla Geigera, więc dwóch Niemców
na razie na dwóch pierwszych miejscach. A za moment będziemy oglądać Amerykanina Williama Rhodesa, który zajął 31 miejsce podczas dzisiejszych kwalifikacji po locie na odległość 178 metrów, ale w związku z tym, że tak fatalnie upadł Gregor Schlierenzauer, który niestety nie weźmie udziału w dzisiejszym konkursie, jego miejsce w pierwszej serii zajął właśnie William Rhodes. Około 180 metrów. Nie wykorzystał tej swojej szansy. Tak, około 180-metrowy lot. 179 metrów dokładnie odległość, jaką uzyskuje 21-letni skoczek, którego rekord życiowy to 201 metrów z planicy z ubiegłego roku. Jak do tej pory jeszcze bez punktów w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. metrów. Na siódmym miejscu w tej chwili William Rhodes, a więc na miejscu ostatnim. No i za chwilę austriacki skoczek Filip Aschenwald, 21-letni zawodnik. Nie zdołał się zakwalifikować do wczorajszych zawodów. Austriacy dość pechowo tutaj jak na razie rywalizują w Oberstdorfie. Mają tą czołową trójkę, która jest w dziesiątce Pucharu Świata, ale poza tym no, nie widać następców. Filip Aschenwald w kwalifikacjach dzisiaj dopiero 30. ostatni, 177 metrów. Teraz także dość pasywny lot. Widać z dużym respektem do tego obiektu podchodzi austriacki skoczek. W najlepszym tutaj skoku treningowym podczas tego weekendu w Oberstdorfie uzyskał 192 metry, teraz 185, to jest druga jego odległość. Ale to chyba za mało, aby awansować do finałowej 30 i zdobyć pierwsze w tym sezonie punkty do klasyfikacji Pucharu Świata. Stefan Hula, na razie jedyny z biało-czerwonych, jakiego oglądaliśmy w akcji w pierwszej serii na piątym miejscu. Heinz Kutin pokiwał z uznaniem głową. Filip Aschenwald na miejscu szóstym, a więc skakuje za Stefana Hulę. No a za moment powinniśmy oglądać cenę Prełca, więc średniego z braci Prełców, 20-letniego skoczka. Oto i on. Cenę dzisiaj podczas kwalifikacji 185 metrów. Dało mu to 21 miejsce. Wczorajszy konkurs zakończył na miejscu 33. Ponad 200 metrów cenę Prełca. Jego rekord życiowy to 199 metrów, a więc lądując teraz na 202 metrze ustanawia swój najlepszy w karierze wynik. Dodatkowo 9,6 punktu, a więc jak na razie najwyższa rekompensata za warunki. Ten wiatr wiał ponad pół metra na sekundę z tyłu skoczni. Drugi lot powyżej 200 metra. Dwa metry dalej lądował Karl Geiger, który prowadzi w tej chwili. Karl Geiger miał dodanych 6,3 punktu. 9,6 ma dodanych cenę Prełc. Biją no brawo Jernej, Damian, Juri Tepesz. Gratulują rekordu życiowego, bo cenę Prełc był jedynym zawodnikiem na liście startowej, który miał rekord życiowy jeszcze poniżej 200 metrów. No a jest w ogóle już tutaj dziewiątym skoczkiem z tej 50, która przyjechała do Oberstdorfu, który na tym przebudowanym obiekcie zdołał poprawić rekord życiowy. A teraz doświadczony 37-letni Czech z Liberca Jan Matura. Wczoraj 38, dzisiaj w kwalifikacjach 184,5. Blisko nad ze skokiem leci Czech, no i niezbyt daleko. Za bardzo sobie tutaj nie polatał podczas tego weekendu skoku w Oberstdorfie, no ale to też jest wynikiem jego słabszej formy w tym sezonie. Jan Matura, dość powiedzieć, jeszcze bez punktów do klasyfikacji Pucharu Świata. Teraz skacze tylko 180 metrów. To jest jeden z najkrótszych skoków, jakie oglądaliśmy w pierwszej serii konkursu. 204 Karl Geiger, 202 cenę Prełc, Stefan Laje 198,5, 190,5 Karl Nurmsalu, Estończyk, to czołowa czwórka, Stefan Hula na miejscu szóstym na razie, wzruszył ramionami, Honza Matura 180 metrów, zaledwie ósme miejsce, Borek Sedlak, a więc asystent Waltera Hofera. On decyduje, kiedy należy zapalić zielone światełko i już to zrobił na Mackenzie Bajtlausa. Popatrzmy na skok reprezentanta Kanady. Wczoraj nie udało mu się zakwalifikować. Dzisiaj owszem, ale skok bardzo słaby. 177,5 metra i 28 miejsce dzisiaj w kwalifikacjach. Jego rekord życiowy 224 metry z planicy z ubiegłego roku. A teraz 178 metrów. A więc metr bliżej niż William Rhodes.
Wprawdzie dodanych 9,1 punktu, ale 178 metrów to zbyt krótko, by marzyć o awansie do serii finałowej. I cały czas 26. platforma startowa, no i za chwilę będziemy mogli się zorientować, jak daleko z tej platformy można poszybować, bo kolejnym na liście startowej jest Słoweniec Andrzej Semenić. No on tutaj w treningu w piątek skoczył 221,5 metra. Został zdyskwalifikowany za niewłaściwy kombinezon, tylko dlatego nie oglądaliśmy go we wczorajszych zawodach, no ale tym bardziej jest podrażniony. Dzisiaj w kwalifikacjach 205, dziewiąta pozycja. Popatrzmy na skok konkursowy 23-letniego Słoweńca. O, dynamicznie wysoko wyszedł z progu. I teraz łapie już to noszenie i leci poza 200 metr. A zatem będzie w czołówce, powinno być miejsce w serii finałowej. 204 metry Andrzej Semenicia, więc identyczna odległość jak Karla Geigera. 8,9 punktu dodane za wiatr ma Semenic, 6,3 Karl Geiger. Nieco szybszy na progu był Andrzej Semenic. Ale tutaj myślę, że 104 km na godzinę Geiger, 104,5 km na godzinę Andrzej Semenic. No i na pierwszym miejscu w tej chwili reprezentant Słowenii o 1,1 punktu przed Karlem Geigerem. I oczywiście tych dwóch skoczków, Andrzej Semenic i Karl Geiger, mają już kwalifikacje do serii finałowej. Michael Glazer, reprezentant Stanów Zjednoczonych. 209 metrów to jego rekord życiowy właśnie z Oberstdorfu. Z tego roku, wczoraj 30. miejsce Michaela Glazdera. Ten jeden pierwszy punkcik w tym sezonie w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata zdobyty, ale teraz bardzo słabo, powyżej 180 metrów. 184,5. Jest to, jeżeli chodzi o Michaela Glazdera, uczestnik dwóch mistrzostw świata w lotach. W Teupitz bei Mittendorf w ubiegłym roku był 37, a w Planicy w 2010 roku wspólnie z kolegami z drużyny zajęli 10 miejsce właśnie w konkursie drużynowym. No, wczoraj w zawodach skakał 169 i 179 metrów. Dało mu to ostatnie punktowane miejsce, 30, tak jak mówiłeś. Dzisiaj skoczył dalej, ale no, paradoksalnie miejsce może zająć gorsze, albowiem poziom tej rywalizacji widać jest dzisiaj wyższy. Wczoraj warunki, ten wiatr bijący z tyłu skoczni rozdawał karty. Na 9 miejscu w tej chwili Michael Glazer. Wczoraj wiatr, Janne Ahonen, Noriaki Kasai, no dwie legendy skoków narciarskich. Noriaki Kasai, mówiliśmy o tym wczoraj, mistrz świata w lotach z 92 sprzed 25 lat. No ich zobaczymy za niedługo, a na razie Francuz Vincent de Concevoix. 15 dzisiaj w kwalifikacjach, 199 metrów. Znakomity sezon Francuza i teraz potwierdza to bardzo długim lotem, ależ złapał noszenie Francuz w tej końcowej fazie. Jego rekord życiowy z Vickersund z ubiegłego roku 230,5, a teraz 217,5 metra. Najdłuższa odległość tej pierwszej serii. No i znów widzimy tę radość, ten uśmiech na twarzy Francuza, który będzie nowym liderem. Piękne i to wykonane. Mimo trudnych warunków, w jakich musiał skakać, poradził sobie rewelacyjnie. Ponad pół metra na sekundę wiatr z tyłu skoczni, dodanych 9,1 punktu. No to od sędziów 18, 18,5 punktu, ale ta odległość 217,5 metra oczywiście będzie na pierwszym miejscu. Będzie otwierał listę rankingową pierwszej serii konkursowej. Bije brawo Daniel André Tande, ale nic dziwnego, no takie loty z przyjemnością się ogląda. No i radość trenera Francuzów, który no, ma w kadrze w tej chwili tylko jednego zawodnika, jeździ z nim po skoczniach całego świata. Oczywiście potwierdzenie tego, czego się spodziewaliśmy. Vincent de Concevoix nowym liderem, a za chwilę pierwszy, drugi z Polaków, bo skaka już Stefan Hula, Dawid Kubacki. Dawid Kubacki dzisiaj podczas kwalifikacji 211 metrów, szóste miejsce, bardzo dobry lot. I takiego lotu, Dawid, życzymy ci teraz w pierwszej serii konkursowej. Dawid Kubacki. Jeszcze kawałek, pięknie! Troszeczkę za chwilę lądowania, ale odległość bardzo dobra. I to jest świetny występ Dawida Kubackiego. 215 metrów, 1,5 metra bliżej od jego rekordu życiowego. 2,4 punktu dodatkowo za wiatr. Jest siła, jest moc u polskich skoczków. Oglądamy to podczas poszczególnych konkursów. Wczoraj walka Kamila Stocha o zwycięstwo. Ostatecznie zakończona 41. w karierze miejsce na podium naszego dwukrotnego mistrza olimpijskiego. Teraz Dawid Kubacki. Zachwiane to lądowanie. Noty od 16 do 18 nawet punktów. Stefan Horngahern, Grzesiu Sobczyk, nasz duet trenerski, jeszcze Zbyszek Klimowski oczywiście, zadowolony ze skoku Dawida Kubackiego. Dawid w tej chwili na drugim miejscu ze stratą 12,2 punktu do Vincent de Concevoix.
Najlepszy skok Dawida tutaj oddany w Oberstdorfie. Pewny awans do serii finałowej. Czwarty na liście oczekujących na ewentualny awans Stefan Hula. A na rozbiegu już Robert Johansson z Norwegii, który dzisiaj w kwalifikacjach był trzeci, skacząc 218 metrów. 104,5 km na godzinę na progu i on teraz łapie to noszenie i leci daleko, daleko gdzieś tam w okolicach tej zielonej linii. Chyba Francuza nie wyprzedzi Dawida Kubackiego. No pewnie też nie, ale zobaczymy. 219 metrów to jak na razie najdłuższy skok pierwszej serii konkursu, ale miał bardziej korzystne warunki od Francuza. Tylko 0,1 metra na sekundę w plec. No tak, Decomsovoa dodanych 9,1 punktu. 1,9 tylko Robert Johansson. A jeden metr na tym obiekcie, przypomnijmy, to tylko 1,2 punktu dodane do noty zawodnika. Ładnie widać na powtórkach, jak aktywnie, jak pracują bardzo mocno ciałem, balansując w powietrzu skoczkowie. No i drugie miejsce Roberta Johanssona. Tak, 5,9 punktu straty do Vincent Decomsovoa. Francuz, Johansson, Kubacki to czołowa trójka. Na 10. miejscu Stefan Hula. Bez kwalifikacji do serii finałowej. Stefan Kraft, który już udaje się w kierunku skoczni, a 25. numer kwalifikacji należy do Denisa Korniłowa. 210 metrów w kwalifikacjach, 8. miejsce. Dobry skok, jeżeli uda mu się trafić w próg, jest w stanie polecieć bardzo daleko. No i około 210 metrów. Około 210 metrów. 209,5 dokładnie odległość Denisa Korniłowa, dodatkowo 3,5 punktu reprezentanta Rosji, doświadczonego 30-letniego skoczka z Nizhnego Nowogrodu. Jego rekord życiowy 232 z Vikersund z 2012 roku. Wczoraj 26. miejsce Korniłowa po lotach na odległość 186,5 oraz no, dwukrotnie identyczną odległość wczoraj uzyskał Denis Korniłow, a dzisiejszy konkurs rozpoczyna od 209,5 metra. Dobry skok Rosjanina. W kwalifikacjach odpadł niespodziewanie. Dmitrij Wasiliew wydawało się najlepszy lotnik wśród skoczków rosyjskich, który wczoraj był też najwyżej sklasyfikowany w pierwszym konkursie w Oberstdorfie. 4 punkty przegrał Denis Korniłow z Dawidem Kubackim. Jest na 4. miejscu. Dawid Kubacki na miejscu 3. No i teraz pytanie. 26. platforma startowa. Cały czas. Dobrze chyba ustawiony rozbieg. Skoki są ciekawe. Ponad 200-metrowe. Bezpieczne. Tomas Wanczura, Czech w powietrzu. I on także złapał noszenie i także poleciał poza granicę 200 metra. Bardzo ciekawa i widowiskowa rywalizacja dzisiaj na skoczni Heiniego Kloppera w Oberstdorfie. W kwalifikacjach odpadł Łukasz Klawa, trzeci z Czechów. 211,5 to wynik Tomasza Wanczury, który da mu pewny awans do serii finałowej i kolejny pucharowy punkt. Minimalny wiatr, tylko 600 metra na sekundę w plecy, a zatem on będzie miał najmniej tych dodanych punktów, zaledwie 1. Tytułem kompensacji za wiatr. Poprawiły się zatem warunki na skoczni. Za chwilę Amerykanin Kevin Wichner. A my czekamy na notę Tomasza Wanczury. 185,8 punktu, a zatem jest za Dawidem Kubackim na miejscu 6. Decomsevoa, Johansson, Kubacki. Taka jest w tej chwili czołowa trójka. A przed nami Kevin Wichner. Kolejny z reprezentantów Stanów Zjednoczonych. Kevin Wichner zajmując dzisiaj 5. miejsce w kwalifikacjach, lecąc 218,5 metra, ustanowił swój nowy rekord życiowy. Czy będzie w stanie powtórzyć tak daleki i dobry lot podczas pierwszej serii konkursowej? Tak daleko nie, ale powyżej 200 metrów jest. 204,5, pół metra dalej niż Andrzej Semenicz, który jest na 5. miejscu w tej chwili. No ale Andrzej Semenicz miał dodanych 8,9 punktu. 3 punkty ma dodane Kevin Wichner. No tak się składa, Sebastian, patrzę na listę wyników, że wszystkie skoki powyżej 200 metra dają kwalifikacje do drugiej serii. Pierwszy na liście oczekujących Stefan Laje z Niemiec miał 198,5 i ten rezultat na razie do awansu mu nie wystarczy. Tak, wczoraj 24. miejsce Kevina Wichnera. Wczoraj nie udało mu się przekroczyć 200 metra. Teraz na 9. miejscu reprezentant Stanów Zjednoczonych, oczywiście z kwalifikacją do serii finałowej. Numer 28 z kwalifikacji, Janne Ahonen. W maju tego roku skończy 40 lat. Dwukrotnie kończył karierę, dwukrotnie wznawiał. Doświadczony zawodnik z Lahti z rekordem życiowym 233,5 metra. Janne Ahonen już w powietrzu. Wczoraj był 23. No i dzisiaj także ładnie szybuje i także daleko, choć tylko nieznacznie poza 200 metrem wylądował. Mówiliśmy o tym wczoraj. Stał tutaj na podium w Oberstdorfie w 2004 roku Janne Ahonen właśnie w konkursie na
skoczni do lotów. Przegrał tylko z Roarem Nicholsoyem, natomiast no, Finowie nie potrafią się odbudować. Ta głęboka zapaść fińskich skoków cały czas trwa. No, przypomnę przecież konkurs z 3 marca 2001 roku, kiedy wygrał Risto Jussilainen. Na drugim miejscu był Veli Matti Lindström, a na trzecim Matti Hautamäki. Trzech Finów na trzech pierwszych miejscach w konkursie. No a dzień później pamiętamy drugie miejsce Adama Małysza, który przegrał tylko z Martinem Schmidtem. Janne Ahonen na 9 miejscu. W tej chwili oczywiście z kwalifikacją do serii finałowej. Vincent de Combes-Savoie, 217,5 metra on prowadzi, 219 metrów Roberta Johanssona, Norwega. Norweg jest drugi. Dawid Kubacki, 215 metrów na miejscu trzecim w tej chwili. A za moment 29 numerem Andreas Wank. Wczoraj 22 miejsce. Skoczka z Niemiec. 204 metry w drugiej serii. Dzisiaj 180,5. No i teraz nie przekracza 200 metra w pierwszej serii. No właśnie, czy to wystarczy do awansu do finałowej 30? 195. Ja myślę, do tego komputer pokazuje, że do tego, by uzyskać kwalifikację, musiał skoczyć 199,5. Niskie noty od sędziów, ale ta rozpiętość jest bardzo duża i to mnie troszeczkę dziwi. Od 15,5 aż do 17 punktów. Tak ocenili skok Andreasa Wanka sędziowie. Wiatr mu nie przeszkadzał, raptem 13 setnych metra na sekundę z tyłu skoczni. Tak, to nie był udany skok. Ale tak więc Andreasa Wanka, tak czy owak awansuje Niemiec, bo Stefan Laie jest pierwszy na liście oczekujących. To lądowanie też można mieć zastrzeżenie do telemarku Andreasa Wanka. No i dopiero 13 pozycja. Jest drugi w kolejce oczekującym. Karel Durmsalu jest pierwszym, który czeka na to, aż ktoś ewentualnie zepsuje skok. Słoweniec Andrzej Laniszek za chwilę na rozbiegu, stąd pokazywana przez realizatora grupa kibiców ze Słowenii. Wczoraj Laniszek na miejscu 21, dzisiaj w kwalifikacjach 198,5 metra, pewny awans. Ładnie też spokojnie szybuje Słoweniec, ale krótko. Znów widocznie te warunki na skocznie nieco się pogorszyły, choć ten pomiar uśrednionej siły wiatru nie do końca to oddaje. 25 setnych metra na sekundę w plecy miał Laniszek. No byli zawodnicy, którzy skakali w znacznie gorszych warunkach, a radzili sobie lepiej. 189,5 metra, cały czas przypomnijmy, 26 platforma startowa. Bez przeszkód, dynamicznie, równo toczy się ten konkurs. Kilka efektownych lotów już oglądaliśmy, 219 metrów najdalej Robert Johansson, on jest drugi. Przypomnijmy, Francuz de Combes-Savoie na miejscu pierwszym, 217,5 metra. Dawid Kubacki cały czas trzeci, na 14 miejscu dopiero Andrzej Laniszek, bez kwalifikacji. A to oznacza, że Karel Durmsalu będzie skakał w serii finałowej. Stefan Hula cały czas czwarty i na liście oczekujących, bo Andrzej Laniszek wskoczył przed Polaka. Polak jest w tej chwili 16. A to Jurij Tepesz. Wczoraj 20 miejsce, szczególnie ten drugi lot na 215 metry, 50 centymetr. To był popis umiejętności, możliwości Jurija Tepesza, który teraz przeskakuje skocznie w Oberstdorfie. Wielkie, wielkie brawa, bowiem była to bardzo dobra próba. 228 metrów, a więc najdłuższy lot jak na razie w pierwszej serii. 4 metry dodatkowo za wiatr, bardzo wysokie noty od sędziów za styl dostaje Jurij Tepesz. 2 razy 19,5, 2 razy 19, jedna nota 18,5 punktowa. Jest to, myślę, skok, którym zgłasza swe aspiracje do podium w dzisiejszym konkursie. No, jak najbardziej, Jurij Tepesz. No, zauważmy, Sebastian, że to jest trzecia odległość uzyskana na tej przebudowanej skoczni do lotów. I po tym rekordzie Wellingera i po 229 Stefana Krafta w piątkowym treningu. Tak, 227 właśnie Kraft. Dzisiaj podczas kwalifikacji 225 Kamila. Tych odległości imponujących bardzo dużo, a Jurij Tepesz z przewagą 10,5 punktu nad de Combes-Savoie i 16,4 nad Robertem Johanssonem. Dawid Kubacki aktualnie na czwartym miejscu. No i za chwilę kolejny z biało-czerwonych, Maciej Kotwy. Bardzo dobry skok dzisiaj w kwalifikacjach. 214,5 metra z 22 platformy startowej, dało mu wygraną. No i teraz trzymajmy kciuki za Zakopiańczyka. Szarpnął trochę na progu, ale wysoko obrał parabolę lotu i teraz szykuje, szybuje nad tym ze skokiem, szybuje bardzo daleko! Gdzieś też w okolicach rozmiaru skoczni, w okolicach 225 metra ląduje Maciej Kot, no i jest radość na twarzy. Jego rekord życiowy z Planicy to 231, a teraz 225. Znakomity skok Macieja Kota, brawo! No, dzisiaj pokazał się Maciek w kwalifikacjach, 214,5 metra, wygrywając kwalifikacje, ale teraz 225. No wielkie, wielkie brawa dla Maćka. Piękne, także noty wysokie.
Tak, tylko 0,2 metra na sekundę wiatr wiejący w plecy. 3,7 punktu tej rekompensaty za te niekorzystne warunki dostanie Maciek. O, pięknie ogląda się loty, kiedy, po których sam skoczek jest zadowolony, kiedy jest ten gest radości pokazujący, że to było dobrze wykonane zadanie. Maciek od tej chwili na drugim miejscu za Jurijem Tepeszem ze stratą tylko 4,9 punktu. Jewgenij Klimow. Wczoraj 17 miejsce reprezentanta Rosji, 205,5, 210,5. Dzisiaj 190,5 podczas kwalifikacji, ale on jest nieobliczalny. On potrafi skoczyć bardzo, bardzo daleko. I to jest powyżej 200 metrów, w okolice 210 metra w wykonaniu Jewgenija Klimowa. No widać, że ma talent do skoków. Skoczył tak bardzo bezpiecznie, spokojnie. Nie walczył tutaj jakoś bardzo aktywnie o tę odległość, a i tak poszybował na 210,5 metra. Tak, a więc wyrównany ten jego rekord życiowy, 210,5. Tak, ustanowiony w piątek. Teraz 210,5 Jewgenija Klimowa. No, nie wyprzedzi Maćka Kota. Myślę, że nie wyprzedzi również Dawida Kubackiego. Dawid, przypomnijmy, 215 metrów. Tak, i za Dawidem jest Jewgenij Klimow w tej chwili. Maciej Kot drugi, Dawid Kubacki piąty, prowadzi Jurij Tepesz. No a teraz zawodnik, który też ma bardzo duży potencjał, znakomity lotnik, który najlepiej czuje się właśnie na tego typu obiektach. Andreas Schiermen, wczoraj Norweg 15, jest w kwalifikacjach tylko jak na niego 182 metry. Dobra prędkość na progu i teraz Norweg walczy o odległość, no i także daleko ląduje. Poza 210 metrem. Pewny więc awans do serii finałowej. 217, taką odległość zmierzono dokładnie Norwegowi. Pół metra bliżej niż Francuz, Jacques Sauvois, który jest w tej chwili na trzecim miejscu, ale tylko 0,2 punktu dodatkowo za wiatr, tak, dla niemal Andreasa Schiermena. Bezwietrzna pogoda przy jego skoku. Najlepsze jak na razie warunki z dotychczas startujących wylosował, można takie, powiedzieć, Andreas Schiermen. Takie skromne brawo od Daniela Andretandego, ale zasygnalizował, że no, ten skok zdecydowanie, lot, należy zapisać. Na ogół są dość powściągliwi w okazywaniu swoich uczuć. Po stronie plusów. Noriaki Kasai. Schiermen na miejscu piątym wyprzedza Dawida Kubackiego. Jurij Tepesz cały czas prowadzi przed Maciejem Kotem. No a teraz weteran narciarskich skoczni Noriaki Kasai. Dzisiaj w kwalifikacjach pokazał się już z dobrej strony. Czwarte miejsce po skoku na odległość 213,5 metra. Teraz belka startowa numer 26. I Noriaki Kasai już w powietrzu. No i także z przyjemnością możemy patrzeć na ten skok. Noriaki Kasai coraz starszy, ale cały czas bardzo dobry. Ponad 220 metrów w tej próbie konkursowej na skoczni Heiniego Klopfera. 224 dokładnie. Druga odległość. Dalej, a trzecia, dalej skoczyli Jurij Tepesz 228 i Maciej Kot 225. To jest niesamowite, jak wysoką formę utrzymuje Noriaki Kasai. Oczywiście bardzo oszczędnie szawuje swoją energią, odpuszczając to, bądź któreś serie próbne. Zdaję sobie z tego sprawę, że tę energię trzeba trzymać. Trzecie miejsce w tej chwili dla Noriakiego Kasajego. 10 punktów traci do Jurija Tepesza. O 5,1 punktu jest za Maćkiem Kotem, reprezentant Japonii. Jernej Damian, wracając do Kasajego, mówiliśmy o tym jego mistrzostwie, ale przypomnijmy, przecież czwarty w 2014 we Harochowie na lotach, mistrzostwa świata w lotach. Piąty w Teupitz Bad Mittendorf, a Jernej Damian? 211 metrów dzisiaj podczas skoku kwalifikacyjnego, również daleko, powyżej 210 metrów. No, ten gest chyba jednak był trochę wyrażeniem niedosytu, że mógł w tych warunkach skoczyć dalej, ale 216 metrów to i tak niezła odległość. Jernej Damian dzisiaj siódmy w kwalifikacjach, wczoraj 13. No, wczoraj 216 metrów skoczył w drugiej serii, teraz wyrównał ten swój wynik. Jego rekord życiowy to 220,5 metra z Planicy z 2011 roku, a więc sprzed 6 lat. Nastawił się na poprawienie tego rekordu i może stąd ten wyraz niezadowolenia po skoku. Odjętych 1,4 punktu, a więc miał korzystne warunki. Noty od sędziów widzą państwo, jakie. Jernej Damian w tej chwili na siódmym miejscu, a więc tuż przed Dawidem Kubackim. Minimalnie o 0,4 punktu wyprzedza Słoweniec Polaka. A za chwilę kolejny z naszych reprezentantów, Jan Ziobro, który można powiedzieć ze skoku na skok spisywał się tutaj coraz lepiej w Oberstdorfie. Rekord życiowy wyśrubował do 216 metrów. Dziesiąty w kwalifikacjach, dzisiaj 212,5. Teraz dobrze trafił w próg.
Niezła prędkość, wysoka parabola i Janek teraz szybuje, ale coś tutaj gdzieś jest, ponad 200, kolejny skok. No, znów to lądowanie niepewne. Wydawało mi się po wyjściu z progu, że będzie nieco dłuższy skok, ale w tej drugiej fazie jednak nie zdołał już więcej wyciągnąć. 210,5 to jednak i tak bardzo dobry kolejny skok Zakopiańczyk. On tu praktycznie raz za razem skacze powyżej 200 metra. W kwalifikacjach 212,5, w których zajął 10 miejsce, teraz 210,5 metra. I skierunty niestety tak, za styl. Jest chyba pierwszym, który ma odjęte punkty, bo no miał minimalnie sprzyjający wiatr 600. Na sekundę, no tak to lądowanie. Wcześniej Jernej Damian miał także odjęte punkty, 1,4. Jana Ziobro tutaj to lądowanie pozostawia jeszcze wiele do życzenia, stąd te niższe noty. No i 17 dopiero pozycja, chociaż bardzo dobry skok Polaka. Jest kwalifikacja do serii finałowej. 210,5 metra, Janka traci 36,4 punktu do prowadzącego Jurija Tepesza. To dobra informacja dla nas, drugie miejsce Maćka Kota, ósmy jest Dawid Kubacki, a tymczasem Manuel Fettner. Wczoraj wysokie, 11 miejsce Manuela Fettnera, aktywnie bardzo po wyjściu z progu. No i nieco poza 200 metr. 202 metry. Manuela Fettnera wczoraj rozpoczął od 208,5, dołożył w serii finałowej 210,5, a teraz 202. No, będzie dość nisko w klasyfikacji pierwszej serii. Reprezentant Austrii, 228 Tepesz, 225 Kot, 224 Kasai, to czołowa trójka. 217,5 będący na czwartym miejscu de Comsavoie, 219 Roberta Johanssona. Tak przedstawia się w tej chwili, przedstawiają ci, którzy prowadzą w konkursie, a Manuel Fettner na miejscu, no, pod Manuel koniec Fettner drugiej dziesiątki. Nigdy nie był dobrym lotnikiem, będzie na miejscu 18, a zatem jest kwalifikacja do serii finałowej. To był jego chyba plan minimum na dzisiaj, bo przecież on w punktacji generalnej Pucharu Świata jest na miejscu 7, walczy o utrzymanie się w czołowej dziesiątce. A tutaj mamy na razie czołową dziesiątkę po skoku 30 zawodników w dzisiejszym drugim konkursie na skoczni w Oberstdorfie. Jurij Tepesz prowadzi, on skoczył najdalej, 228 metrów. Maciej Kot jest drugi, Noriaki Kasai na miejscu trzecim. Kolejny z Polaków, widzieliśmy Dawid Kubacki na miejscu 8. Tak, Dawid mamy Kubacki. Też w serii finałowej 17 w tej chwili Jana Ziobro. Ostatnim, który się zakwalifikował, jest Estończyk Karel Nurmsalu. Wszystkie skoki powyżej 200 metrów dały kwalifikacje do drugiej serii. Zapewnili sobie też awans dwaj zawodnicy, którzy skakali krócej. Stefan Laje i Karel Nurmsalu. Tak, 198,5 Stefan Laje, 190,5 Karel Nurmsalu. 185 metrów Stefana Huli nie wystarczyło do awansu do serii finałowej. Polak na razie na miejscu 24. No i mamy belkę w dół. Z 24 będzie kontynuowany konkurs. Tak, 24 belka startowa. A więc już na początku Richard Freitag ma dodane punkty. No i popatrzmy na skok reprezentanta Niemiec. Wczoraj 10 w Pucharze Świata na miejscu 11. Walczył awans do tej czołowej dziesiątki przed Mistrzostwami Świata. To jest bardzo ważne. Mówiliśmy, aby przed Lachti być w dziesiątce. Richard Freitag. 231 to jego rekord życiowy, dość wolny w porównaniu z innymi na progu, ale nie przeszkodziło mu to polecieć daleko. Ładny lot 25-letniego Niemca, który wygrywał, tutaj mówiliśmy o tym też wczoraj, ostatnie zawody Pucharu Świata przed przebudową skoczni w 2013 roku. Teraz 216 metrów z obniżonego rozbiegu, a zatem będzie w czołówce jak na razie tej pierwszej konkursowej serii. No, będzie w czołówce i będzie wysoko, bowiem ta rekompensata punktowa będzie dość dużo. Ma dodane 3,3 punktu za wiatr oraz 8,1 punktu za skrócony rozbieg, co razem daje 11,4 punktu na plusie. Noty po 18,5 od sędziów. Odległość niezła, 216 metrów. Pokiwał z uznaniem głową Andras Bellingery. Na trzecim miejscu Richard Freitag, a więc za Maćkiem Kotem przed Noriakiem Kasaim ze stratą tylko 9 punktów do prowadzącego Jurija Tepesza. A na belce startowej Piotr Żyła, przedostatni z biało-czerwonych. Wczoraj 9 miejsce, ładne otwarcie wczoraj konkursu, 214 metrów. Dzisiaj 198 w serii kwalifikacyjnej. No, on oczywiście kwalifikować się nie musiał. No ale teraz powodzenia, wiatru pod narty Piotrek i jak najdalej. Pięknie, jest powyżej 210 metrów, bliżej 220. Dobry skok Piotrka Żyły, ładnie, stylowo wykonany przez naszego reprezentanta, 217 metrów. No metr dalej niż skaczący przed nim w podobnych warunkach Richard Freitag. Tak, pojawiła się 19 w ocenie za styl.
Któż tak ocenił? Więc Polak wyprzedzić Niemca. Sędzia z Finlandii. Poza tym 4 noty 18,5 punktowe. 5,6 punktu dodane za wiatr. 8,1 za rozbieg, a więc sporo tych punktów dodatkowych dla Piotra Żyły. Na trzecim miejscu będzie reprezentant Polski. Juri Tepesz, Maciej Kot, Piotr Żyła. Taka jest w tej chwili pierwsza trójka. Piotrek traci tylko 5,5 punktu do Jurija Tepesza. O 0,6 przegrywa z Maćkiem Kotem. Już niewielu zawodników pozostało na liście startowej. Widzieliśmy tam w tym pokoju, gdzie zawodnicy czekają na swój skok. Już coraz luźniej. Za chwilę na belce startowej pojawi się Niemiec Markus Eisenbichler. Znakomity jego sezon, bardzo dobra, równa forma. Wczoraj ósmy, jest też ósmy w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. 222 metry dzisiaj w tej serii dla niego treningowej przed konkursem. Nisko nad zeskokiem szybuje Niemiec. No i nie był to zbyt odległy skok. Można powiedzieć nieudana próba, czego daje właśnie wyraz w tej chwili Niemiec tym gestem. Na pewno liczył najwięcej, on, podobnie jak i trener jego Werner Schuster. 202,5 metra, można powiedzieć, tylko Markusa Eisenbichlera. Ale trudno się dziwić jego takiej frustracji, jego złości, bowiem jeżeli ktoś kilkanaście minut wcześniej leci 222 metry podczas kwalifikacji i teraz tylko 202,5 w lepszych warunkach, no to faktycznie ten skok należy, lot, należy zapisać po stronie minusów. Markus Eisenbichler. Wczoraj ósme miejsce przecież, wysoko, 211,5, 214,5. Teraz rozpoczyna od 202,5 metra. I ta jego strata do czołówki, do Tepesza, do Kota, do Żyły będzie spora. On to już doskonale wiedział po wylądowaniu. Zresztą zawodnicy sami wspominają. Proszę zobaczyć, jak wściekły jest Markus Eisenbichler. Dopiero 15 miejsce reprezentanta Niemiec i strata 30 punktów do Jurija Tepesza. Michael Heibeck, reprezentant Austrii. Wczoraj siódme miejsce. 226, 227 metrów, by walczyć z Jurijem Tepeszem. No i około 220 metrów jest w wykonaniu Michaela Heibecka. Poprawny lot, ładny stylowo, 218,5. Powinny być wysokie noty od sędziów. To jest 1,19. Pojawiają się noty 18,5 punktowe. No, bardzo dobrą, równą formę prezentuje Michael Heibeck. Tutaj właśnie w Oberstdorfie na tym obiekcie. Wszystkie skoki powyżej 200 metrów. Jest bardzo regularny. No taki pewny punkt, można powiedzieć, do drużyny, gdyby był konkurs drużynowy. Tak, piąty skoczek klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. 578 punktów do tej pory. Tak, 21 wyprzedza Macieja Kota. Dzisiaj Maciek skontrował, skacząc 225 metrów. No i Heibeck jest na czwartym miejscu w tej chwili. 7,2 punktu za Jurijem Tepeszem, ale ciasno jest w czołówce. Tepesz, Kot, Żyła, Heibeck. To czołowa czwórka. A teraz najstarszy z braci Prewców, Peter. 21 wygranych w zawodach Pucharu Świata. Wczoraj na miejscu szóstym. No i popatrzmy na skoki Słoweńca. Oto także znakomity lotnik. No i potwierdza to w tym skoku, lądując gdzieś w okolicach 225 metra. Przypomnijmy, on był tutaj pierwszym oficjalnym rekordzistą tego obiektu po przebudowie, kiedy wygrał kwalifikację w piątek, skacząc 221,5 metra. Teraz 224,5, ale przypomnijmy, z obniżonego rozbiegu z 24 platformy. Prowadzący jego rodak Jurij Tepesz skoczył wprawdzie 3,5 metra dalej, ale z wyższego rozbiegu. Już na samym starcie ponad 8 punktów miał dodane Peter Prewc, no, który będąc tym rekordzistą w piątek, można powiedzieć, skompletował rekordy na wszystkich czterech czynnych mamucich skoczniach. Jest cały czas rekordzistą w Planicy, jest rekordzistą w Kulm, no i był pierwszym rekordzistą w Vikersund. Jako pierwszy skoczył 250 metrów, później ten wynik poprawił Ander Schwanemel. Które miejsce dla Petera Prewca? Pierwsze czy drugie? Czekamy teraz na zsumowanie tych wszystkich przeliczników. On miał wiatr korzystny, nie miał tych dodatkowych punktów. Jest drugi, przegrywa o 2 punkty i 1/10 z Jurijem Tepeszem. Jurij Tepesz, Peter Prewc, Maciej Kot, Piotr Żyła. Maciek na miejscu trzecim, Piotrek na miejscu czwartym. No ale teraz ten nieobliczalny Domen Prewc. 225 metrów dzisiaj podczas kwalifikacji. Dobre warunki, będzie miał odjęte punkty, czy wykorzysta bardzo aktywnie, nisko, ale on jest w stanie połykać te metry i ląduje przed tym 225 metrem oznaczającym wielkość skoczni.
za mnie do końca jest zadowolony. 221 metrów, odległość jaką uzyskał Domen Preutz. Jest to czwarty lot powyżej 220 metrów, jaki oglądaliśmy podczas pierwszej serii konkursowej. Jak do tej pory oczywiście. Jeden punkt będzie miał dodany. Wiatr, te warunki nie przeszkadzały mu w locie. Domen Preutz wczoraj, jak pamiętamy, piąte miejsce, 220 metrów w pierwszej serii, 211 w drugiej. Teraz rozpoczyna od 221 metrów tę rywalizację, co oznacza, że w czołówce będzie bardzo, bardzo ciasno. 2,1 punktu traci Peter Dojur i Jatepesza, dwóch Słoweńców. Na czwarte miejsce wskakuje w tej chwili Domen Preutz, rozdzielając Macieja Kota i Piotrka Żyłę. Strata tylko 5,3 punktu do Juri Jatepesza. W czołowej piątce trzech skoczków ze Słowenii i dwóch biało-czerwonych. A teraz Daniel Andretante, który wczoraj był czwarty. On nie jest lotnikiem, ten jego styl, który prezentuje, no jakby nie jest predestynowany do skoków na mamutach, ale tutaj radzi sobie świetnie. Można powiedzieć nadspodziewanie dobrze i potwierdza to także w tej próbie. Także długi skok powyżej 220 metrów. Daniel Andretande, najlepszy zdecydowanie w tym sezonie z Norwegów. 225,5, taką dokładnie odległość zmierzyli tutaj sędziowie w tym skoku. To jego najdłuższy skok. A to druga odległość pierwszej serii. 228 metrów Juri Tepesz. 225 Maciek Kot. Teraz 225,5 metra dalej, o pół metra dalej Daniel Andretande. No, wczoraj 229 miał w drugim skoku, a zatem no, potwierdza, że także i na skoczniach do lotów potrafi sobie radzić. Do końca pierwszej serii pozostało nam już tylko trzech skoczków. Za moment Kamil Stoch, później Andreas Wellinger i kończyć wszystko będzie Stefan Kraft. Drugie miejsce dla Daniela Andretandego. Ależ egzekwo z Peterem Preutzem. Tak. Egzekwo z Peterem Preutzem. 2,1 punktu dzieli tę parę od Jurija Tepesza. Maciej Kot traci 4,9, jest na czwartym miejscu. Domen Preutz tylko 5,3. Jest też zapowiadany Robert Lewandowski, który dojechał już po treningu Bayernu. Robert Lewandowski, podobnie jak inni, ściskają kciuki, bowiem na rozbiegu Kamil Stoch, wczoraj trzecie miejsce, teraz 228, by znaleźć się w czołówce. Kamil pięknie ułożony w powietrzu, on potrafi latać znakomicie i okolice rozmiaru skoczni. Dobry skok i dobre otwarcie tego konkursu. Ładne lądowanie, patrzymy na wiatr, będzie miał odjęte 1,6 punktu, 223 metry. Radość polskich kibiców, jest ta stała forma, jest powtarzalność u Kamila Stocha. 223 metry, no ale 17 noty od sędziów od 17 do 19 punktów. 17, tak ten skok Kamila ocenił niemiecki sędzia. Nie wiem, czym się tutaj kierował. Na 19, tak, stylowo był to skok bardzo poprawny. Na 19 punktów Finn Tom Nyman. Pozostali sędziowie 18,5, 18 punktów. Drobne problemy przy lądowaniu, no ale no tutaj to ten telemark nie był skok aż poprawnie na 17. Myślę, że te 18, 18,5 są bardziej adekwatne. Na szczęście ta najniższa nota jest odrzucana. W miejscu w tej miejsce Kamila. Jest za Piotrkiem Żyłą, ale strata tylko 6 punktów do prowadzącego Jurija Tepesza, a więc aż 7 skoczków mieści się w różnicy 6 punktów. Wielkie brawa bije Robert Lewandowski Kamilowi Stochowi. No może też cała ta siódemka, Sebastian, lądowała bardzo blisko rozmiaru tej skoczni, bardzo blisko 225 metra. Te różnice są więc minimalne. No i już pozostała nam na rozbiegu tylko dwójka. Rekordista tego obiektu, Andreas Wellinger. Dzisiaj nie skakał w serii próbnej, w serii treningowej. Kumuluje całą energię na ten skok konkursowy. No i popatrzmy, co z tego wyniknie. W świetnej formie jest Niemiec. No i czy będzie nowy rekord skoczni? Kapitalny skok Wellingera. Ląduje już bez telemarku, bo tam się nie dało na tym wypłaszczeniu. Już daleko poza hillside, poza rozmiarem skoczki ląduje Wellinger i chyba nowy rekord obiektu, tak, 238 metrów. I wczoraj Wellinger skakał najdalej w pierwszej serii, w drugiej, ale nie on został zwycięzcą konkursu, był drugi. No i dzisiaj widać, że Niemiec chce jednak pokazać wszystkim, że to jemu należy się tutaj wygrana. Pięknie, pięknie, pięknie Andreas Wellinger, 238 metrów. Oczywiście te noty od sędziów po 16,5 punktu, to wiem, to lądowanie telemarkiem. W ogóle nie myślał o tym, kiedy osiągnął tę niesamowitą odległość. Odjęte 3,2 punktu za korzystne warunki. Wiatr 22 metra na sekundę bijący pod narty. No ale ta kamera tego nie oddaje. Jeżeli spojrzelibyśmy na tą trajektorię lotu Andreasa Wellingera, on najwyżej z wszystkich szybuje nad zeskokiem, pozyskując tę odpowiednią prędkość i wysokość przelotową. Proszę zobaczyć.
No i ta eksplozja radości. Gdzie była zielona linia. Eksplozja radości nowym liderem. Niemieckich kibiców. Oczywiście jest na pierwszym miejscu Andy Wellinger o 4,9 punktu przed Jurijem Tepeszem. Daniel Andre Tande na miejscu trzecim. Maciej Kot jest piąty. Piotr Żyła siódmy. Kamil Stok ósmy. To oznacza, że po pierwszej serii trzech Polaków będzie w czołowej dziesiątce. No i pytanie, jaka będzie odpowiedź Stefana Krafta? 227 metrów dzisiaj podczas serii kwalifikacyjnej. Wczoraj wygrał 227,5, 218. Jest w stanie, czy jest w stanie skoczyć jeszcze dalej niż Andreas Wellinger? Stefan Kraft, proszę zobaczyć, jak daleko teraz skoczył Stefan Kraft i on to jeszcze wylądował telemarkiem. Pewnie nie będzie nowego rekordu 238 metrów, ale 235,5 to jest i tak o metr dalej niż to, co wczoraj uzyskał Andreas Wellinger. No i piękne lądowanie telemarkiem, będą wysokie noty za styl, po 19,5 punktu. I dodajmy, że przed skokiem Stefana Krafta jury obniżyło platformę na 23. I dostał więc dodatkowe 4 punkty za obniżony rozbieg. No i wylądował poza tą zieloną linią, więc on będzie tutaj liderem po pierwszej części rywalizacji. Co więcej, ma 30 punktu dodane, 12,2 za skrócony rozbieg, a więc 12,5 punktu dodatkowo dla Stefana Krafta. Odległość niewiarygodna, 235,5 metra i not od sędziów 2 razy 19,5, 3 dziewiętnastki. On będzie liderem. Z jaką przewagą, czy tym skokiem już wytrącił wszystkie argumenty rywalom z ręku, szybując po drugie zwycięstwo na Mamucie w Oberstdorfie. No, fantastyczna odpowiedź Stefana Krafta na skok Andreasa Wellingera. 6 pucharowych zwycięstw w karierze, z czego 3 w Oberstdorfie. 2 na tej skoczni Schattenberg podczas turnieju 4 skoczni. No i wczoraj pierwsza, a dzisiaj być może druga, czyli 7 w karierze. Jest właśnie pierwszy na Mamucie. No i o 12,6 punktu Stefan Kraft wyprzedza Andreasa Wellingera, o 17,5 trzeciego Jurija Tepesza. On ich, no nie chcę powiedzieć, że znokautował, bowiem jest to obiekt do skoków, do lotów narciarskich. Tu wszystko jest możliwe. Gratulacje teraz od Roberta Lewandowskiego. No ale Stefan Kraft bardzo mocno zaznaczył swą dominację na tej skoczni. 235,5 metra. Proszę zobaczyć, oto wyniki po pierwszej serii. Kraft, Wellinger, Tepesz, czołowa trójka. Maciej Kot szósty, ósmy Piotr Żyła, dziewiąty Kamil Stoch, a dziesiątkę zamyka Michael Hajbek. Kamil Stoch traci 23,5 punktu do Stefana Krafta. No oczywiście to zwycięstwo, pierwsze miejsce wydaje się odjechało. Jest gdzieś daleko, ale walka o podium tu. Oto drugie i trzecie miejsce będzie toczyła się do samego końca, bowiem Andreas Wellinger traci aż 12,6 punktu do Krafta, a Jurij Tepesz, który jest trzeci, 17,5 punktu do Austriaka. 3 Polaków w czołowej dziesiątce, na miejscu 17 Dawid Kubacki, na miejscu 27 Jan Ziobro. Aż 28 skoków dzisiaj w pierwszej serii wylądowanych poza granicą 200 metra. Naprawdę wspaniały poziom i fantastyczna rywalizacja dzisiaj na skoczni Heiniego Klopfera. A że te różnice punktowe za plecami Stefana Krafta są niewielkie, będziemy na pewno świadkami jeszcze niezwykle ciekawych wydarzeń podczas serii finałowych. 34 miejsce Stefana Huli jako jedyny z biało-czerwonych, podobnie jak i wczoraj, tak i dzisiaj, nie zakwalifikował się do serii finałowej. Proszę zobaczyć, Andy Wellinger i Stefan Kraft, a więc dwóch najlepszych skoczków po pierwszej serii z Robertem Lewandowskim, najlepszym napastnikiem świata, graczem Bayernu Monachium. No, z wielką radością już teraz zapraszamy Państwa na serię finałową, która zapowiada się niezwykle emocjonująco, a na razie oddajemy głos do studia. Für den extra Shot, er muss warten auf Sie. Danke. Ja. Ich schaue gleich wieder. Liegt in unserer Natur. Witamy Państwa ponownie. Stanisław Snopek. Sebastian Szczęsny. Kłaniamy się za moment. Seria finałowa drugiego konkursu indywidualnego. Proszę zobaczyć. Stefan Hornkacher i Robert Lewandowski. Miłe spotkanie i dyskusja na temat i skoków narciarskich, i futbolu, i piłki nożnej. Oczywiście nie za długa. Robert Lewandowski, który jest oprowadzany po całej skoczni, zagląda we wszystkie zakamarki, spotyka się z nimi, z wszystkimi ludźmi, ze skoczkami, oczywiście z trenerami, a także z Walterem Hofferem. Gość specjalny dzisiejszego konkursu. O, widzą właśnie Państwo tutaj na swoich ekranach. A tymczasem za parę minut rozpoczniemy serię finałową. Przypomnijmy więc, jak wygląda sytuacja po pierwszej serii konkursowej.
Liderem jest Stefan Kraft po locie na odległość 235,5 metra o 12,6 punktu. Stefan Kraft wyprzedza Andreasa Wellingera o 17,5 punktu Jurija Tepesza. Andreas Wellinger autorem najdłuższego lotu 238 metrów. Jest to nowy rekord skoczni mienia Heiniego Klopfera. Ta dobra wiadomość dla nas jest taka, że w serii finałowej zobaczymy pięciu biało-czerwonych skoczków. Trzech w czołowej dziesiątce. Najlepszy na szóstym miejscu po pierwszej serii Maciej Kot. 225 metrów Maćka. Strata 22,4 punktu do prowadzącego Stefana Krafta. Na miejscu ósmym jest Piotr Żyła, na miejscu dziewiątym Kamil Stoch. O ile Stefan Kraft odleciał troszeczkę rywalom, o tyle ta walka o to drugie i trzecie miejsce na podium zapowiada się naprawdę pasjonująco. Drugą serię rozpocznie Estończyk Karel Nurmsalu, który zdobywa dzisiaj pierwsze w tym sezonie punkty do klasyfikacji Pucharu Świata. Do awansu do serii finałowej wystarczył mu skok na odległość 190,5 metra. Widzimy tu jeszcze jakieś zabiegi z platformą startową, bo mieliśmy informację, że z 28 rozpocznie się ta druga seria, ale w tej chwili chyba wiatr zmienił kierunek, zmienił natężenie i ta platforma jest obniżana. A to mówiliśmy o tym, przebudowana skocznia do lotów na tym obiekcie, proszę zobaczyć, deszcz zaczyna padać. Na tym obiekcie w przyszłym roku odbędą się Mistrzostwa Świata w lotach narciarskich. Tutaj Werner Schuster w rozmowie ze Stefanem Hottengacherem, obok Grzegorz Sobczyk. A pięciokrotnie Oberstdorf gościł Mistrzostwa Świata w lotach. Te pierwsze odbyły się w 1973 roku, kolejne w 81, 88, w 1998, a ostatnie w 2008, kiedy triumfował Grzegorz Schwierenzauer. Dzisiaj w serii próbnej pechowy upadek Austriaka, już po lądowaniu odnowiona kontuzja kolana. Nie oglądaliśmy go w pierwszej serii konkursowej. No mamy nadzieję, że ta kontuzja nie będzie zbyt poważna i że wróci jeszcze w tym sezonie do pucharowej rywalizacji. Tak, mówiłeś o Mistrzostwach Świata w ubiegłym roku. Podczas Mistrzostw Świata w Teplitz bad Mittendorf na skoczni w Kulm wygrał Peter Preutz przed Kennethem Gagnesem i Stefanem Kraftem. Kamil Stoch i pozostali zawodnicy powoli zmierzają już na miejsce swojego startowego przeznaczenia. Oczywiście deszcz nie jest jakąś wielką przeszkodą dla skoczków. Oczywiście poza tym, że jest to bardzo nieprzyjemne, aby przy 100 km na godzinę zderzyć się z tą falą deszczu. Natomiast najgorszym przeciwnikiem dla skoczków, jak wiemy, jest wiatr, a ten dzisiaj jest stosunkowo, można powiedzieć, spokojny wokół skoczni Heiniego Klopfera. Obiekt wybudowany w 1949 roku, a Heini Klopfer, dodajmy, to niemiecki skoczek narciarski i architekt, jeden z inicjatorów i projektantów małciej skoczni w Oberstdorfie. Jako zawodnik zajął 17 miejsce w pierwszej edycji turnieju czterech skoczni. Karierę skończył zaraz po tym turnieju w 1955 roku. Zmarł na zawał serca w swoim domu w Oberstdorfie, gdzie mieszkał od zakończenia II wojny światowej. On też oddał pierwszy skok na tym obiekcie w styczniu 1950 roku, lądując na 90 metrze. Później pierwsze zawody tutaj wygrał Willy Gantschnik z Austrii, skacząc 124 metry i był to wówczas rekord świata. Ten rekord świata na tym obiekcie ustanawiali jeszcze Dan Necel ze Szwecji, 135 metrów, Lars Grini z Norwegii skoczył tu 150. Podczas tych Mistrzostw Świata w 1973 Heinz Wosipiwo, starsi kibice pamiętają jeszcze pewnie tego skoczka z Niemieckiej Republiki Demokratycznej o tym charakterystycznym nazwisku, 169 metrów. To był rekord świata uzyskany na tej poprzedniej skoczni Heiniego Klopfera. No a ostatnim rekordzistą świata był tu w 1984 roku Matti Nykänen, który lądował na 184 metrze. A my czekamy na rozpoczęcie serii finałowej. No pogorszyły się troszeczkę warunki, padający deszcz, temperatura około 7 stopni na plusie, 7 stopni Celsjusza. Wracając do klasyfikacji, Kamil Stoch, który jest na miejscu 9, do trzeciego miejsca, do podium, traci tylko 6 punktów. To jest bardzo, bardzo niewiele. Widzimy, że ten wiatr zaczyna wiać troszeczkę mocniej, już przekracza 3 metry na sekundę, a przede wszystkim niebezpieczny jest kierunek wiatru, bowiem wiatr wiejący z boku no, stwarza realne niebezpieczeństwo dla zawodników. Przypomnijmy, prawie 104 km na godzinę przy wyjściu z progu. Co to takiego? Kiedy jadą Państwo samochodem, proszę otworzyć okno przy prędkości nawet nie 104, ale 90 km na godzinę, wystawić rękę i proszę sobie wyobrazić, co czują skoczkowie, a jadą przecież na obiekcie do lotów narciarskich prędkością ponad 10 km na godzinę szybszy. No i to właśnie ten wiatr powoduje chwilową przerwę. Robert Lewandowski na rozbiegu. Rozpoczęcia drugiej serii. Patrząc na wyniki po serii pierwszej, no być może tak się zdarzy, że ta pierwsza seria zakończy dzisiaj rywalizację. Maciej Kot odrobił dzisiaj 14 punktów do Michaela Heibecka.
Myślę o klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Austriak po wczorajszych zawodach wyprzedzał go o 21, a zatem pozostaliby na miejscach 5 i 6, gdyby tej drugiej serii miało dzisiaj nie być. Piotr Żyła natomiast odbiera atak Richarda Freitaga. No. 10 minut opóźniona jest seria finałowa. Tak, jest tuż za nim na miejscu 11 w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Już ta informacja do Państwa dotarła. 10 minut opóźniona jest seria finałowa. Rodzice Stefana Krapta, którzy bardzo mocno dopingują skoczka z Austrii. Stefan Kraft wczoraj, przypomnijmy, z 227,5 metra w pierwszej serii, w drugiej dorzucił 218. Pozwoliło mu to po raz szósty w karierze stanąć na najwyższym stopniu podium. Dzisiaj nie zamierza zwalniać tempa, będzie atakował także, tym bardziej, że ma dość sporą przewagę, o czym mówiliśmy po pierwszej serii. Widzieliśmy także naszego najlepszego napastnika, Roberta Lewandowskiego, o czym wspominaliśmy, spotkania z zawodnikami, z działaczami, z trenerami, a także wizyta na skoczni i bez wątpienia, kiedy wejdzie się na rozbieg tak potężnego obiektu, jakim jest obecnie skocznia w Oberstdorfie, obiekt imienia Heiniego Kloppera, to musi robić wrażenie. No i bardzo ciekaw jestem tych wrażeń Roberta Lewandowskiego po wizycie na rozbiegu. No zapewne jest tam Michał Regulski pod skocznią, będzie miał okazję z naszym najlepszym piłkarzem porozmawiać. Czekając na rozpoczęcie serii finałowej, proponujemy, abyśmy jeszcze na chwilę przenieśli się do naszego studia. Tak, zmieniły się odrobinę te warunki atmosferyczne na skoczni w Oberstdorfie i stąd to 10-minutowe opóźnienie, zupełnie zrozumiałe jest odwlekanie tego momentu startu serii finałowej, bo bezpieczeństwo, zwłaszcza na tak dużym obiekcie, bezpieczeństwo zawodników jest absolutnym priorytetem. Oczywiście bezpieczeństwo, zwłaszcza na tak dużym obiekcie, jakie są skocznie do lotów narciarskich, jest najważniejsze i to nie podlega dyskusji. Natomiast tutaj to, co mieliśmy na grafice, ten wiatr idzie tak jakby z boku. I to jest dodatkowe jeszcze niebezpieczeństwo, bo inaczej jak jest wiatr centralnie pod narty lub centralnie w plecy, to można sobie z tym jakoś tam poradzić. Natomiast gdy się dostaje ten wiatr z boku, to wytrąca całkowicie w locie zawodnika i jest to bardzo niebezpieczne. To 10 minut, kiedy nie rozpoczyna się jeszcze seria finałowa, to idealny czas dla Roberta Lewandowskiego, żeby dość dokładnie zwiedzić ten obiekt i pojawić się również na szczycie tej skoczni. I to zapewne musi robić wrażenie. Oczywiście, takie wejście tam na szczyt, tam gdzie zawodnicy, prawda, siadają na belce, zwłaszcza na skoczniach do lotu narciarskich, robi to olbrzymie wrażenie na każdym, kto nie ma styczności takiego na co dzień ze skokami narciarskimi. Także na pewno Robert tam miał potężną dawkę wrażeń, a tutaj nawet żeśmy się śmiali, że może opóźniają o 10 minut, żeby mógł spokojnie sobie zwiedzić wszystkie obiekty. Tak nie jest. Chodzi o wiatr. No ale będzie to miało dość dokładnie zdokumentowane. Proszę zobaczyć nie tylko zdjęcia, nie tylko selfie, ale i filmowany jest przez Roberta ten widok ze szczytu rozbiegu skoczni do lotów w Oberstdorfie. To będzie mocna dokumentacja i piękne wspomnienie dla Roberta Lewandowskiego. Dzisiaj on dopinguje polskich skoczków narciarskich, przygląda się lotom w Oberstdorfie. My będziemy też mogli podziwiać już na dniach Roberta Lewandowskiego na antenie programu Pierwszego Telewizji Polskiej. Bayern Monachium kontra Wolfsburg we wtorek 7 lutego o 20:25 w programie Pierwszym Telewizji Polskiej w TVP Sport i na naszej stronie sport.tvp.pl. Puchar Niemiec, 1/8 finału tych rozgrywek. 6 z 8 spotkań do obejrzenia we wtorek i środę w TVP Sport i na sport.tvp.pl. Idealnie, że przy okazji skoków narciarskich możemy też powiedzieć i zaprosić Państwa na te futbolowe emocje, miejmy nadzieję, z Robertem Lewandowskim w roli głównej. Te wizyty gwiazd sportu, to dzieje się dość często, kiedy gości Puchar Świata na tych obiektach, które przykuwają ogromną uwagę, a Oberstdorf do takich miejsc należy, miejsce, gdzie rozgrywane jest turniej czterech skoczni, oczywiście na tej dużej skoczni, ale tutaj i sama skocznia do lotów to jest miejsce przecież mistrzostw świata chociażby w lotach narciarskich. Tak, oczywiście. Tutaj wszyscy mają taką próbę przed tymi mistrzostwami świata w lotach narciarskich na tej przebudowanej skoczni. A każda wizyta takich znanych osobistości związanych ze sportem to tylko takie dane miejsce nobilituje,
je wyróżnia i organizatorzy bardzo są zadowoleni, że mogą takie osoby gościć. I piłkarze często pojawiają się i kierowcy Formuły 1. Też pamiętam, gościli na skoczniach, zwłaszcza tych niemieckich, austriackich. Tak, pamiętam też tego znakomitego motocyklistę Dino Rossiego, który był właśnie na lotach w Bad Mittendorf. Wizyta też wtedy Muhammeda Aliego, Niki Laudy, także tutaj ten światek sportowy się naprawdę pokazuje ci znani i nobilituje dane miejsce, fajnie reklamuje. Jest to dodatkowa taka wisienka na torcie, jeżeli organizatorom udaje się kogoś takiego gościć. Przypominamy, 10-minutowa przerwa. 10 minut, o tyle został odwleczony początek serii finałowej dzisiejszych zawodów w lotach narciarskich w Oberstdorfie. Ta 10-minutowa przerwa, jakie może mieć znaczenie dla zawodników? Oni mają się tam, gdzie, jak widzimy, rozgrzewać i przygotowywać i nawet jeśli finał jest opóźniony, to raczej to nie powinno nastręczać jakichś specjalnych Powiem problemów. Tak, zawodnik doświadczony powinien umieć sobie z tym radzić. Dotyczy ta przerwa wszystkich zawodników. Wiadomo, że najgorzej mają ci, co nie wiedzą, czy już trzeba wjeżdżać na górę, czy coś. Natomiast ci zawodnicy, co startują z dalszymi numerami, no to oni wiedzą, jak sobie to rozplanować. Najgorzej mają ci piersi, jeżeli są jakieś zmiany. Każdy zawodnik wie, jak wznowić rozgrzewkę, bo trzeba się będzie dogrzać, jak utrzymać to ciepło, co robić z koncentracją. U doświadczonych myślę, że to wielkiego znaczenia nie ma, a młodzi niech się uczą. Pewnie, że tak. To jest dobry poligon do tego, żeby się uczyć. Przypomnijmy Państwu, Stefan Kraft jest liderem po pierwszej serii zawodów. Andreas Wellinger z nowym rekordem skoczni 238 metrów. Miejsce drugie, Juri Tepesz zamyka tę pierwszą trójkę, a Polacy? No mamy aż trzech Polaków w pierwszej dziesiątce. Maciej Kot z odległością 225 metrów jest szósty. Piotr Żyła 217 metrów i ósme miejsce i Kamil Stok 223 metry. Kamil Stok, który wczoraj po raz 41 stał na podium Pucharu Świata. To było też trzecie zwycięstwo Kamila, trzecie podium Kamila Stoka na skoczni do lotów. To pokazuje, jak niełatwo jest być wszechstronnym. No oczywiście, tutaj jest, nie ma co ukrywać, jest specjalizacja wśród zawodników na świecie w Pucharze Świata. Mówimy o tak zwanych lotnikach. Oni się wywodzą z kraju, wiadomo, tam gdzie są te skocznie do lotów narciarskich, czyli to są Norwegowie, to są Austriacy i to są Niemcy oraz Słoweńcy, tak jak mówiłem. No, oni skaczą, mają ku temu predyspozycje, oni to kochają, oni mają możliwości większe trochę. No, myślę, że upatruję tutaj szansy naszych zawodników. Tak jak mówiłem już przed pierwszym konkursem w Oberstdorfie, jeżeli ten wiatr nie będzie pod narty, czyli to, co oni bezwzględnie wykorzystają, jeżeli będzie wiatr z tyłu lub go prawie nie będzie, tam upatruję szansę naszych zawodników. I tak się też dzieje. Proszę zobaczyć wczoraj, proszę zobaczyć dzisiaj. Przed nami seria finałowa, przed nami też konkursy azjatyckie, które będą rozgrywane bezpośrednio przed Mistrzostwami Świata w narciarstwie klasycznym w Lahti. Ale już ten weekend, myślę, daje nam pewne wyobrażenie na temat tego, jak może wyglądać ta polska piątka, która pojedzie do Lahti na najważniejszą imprezę sezonu. No ja myślę, że Stefan Horngacher już ten zrąb na pewno miał nawet przed tym weekendem. Miał przed tym weekendem, bo dodajmy, te zawody w lotach narciarskich, one nie są też czasami miarodajne. To się rządzi swoimi prawami, ale mimo wszystko tam trener potrafi ocenić też wartość zawodnika, jak sobie radzi na takiej skoczni. I ja myślę, że tutaj ta czwórka jest dość pewna, ta, co nas reprezentowała od początku sezonu w konkursach drużynowych i indywidualnie też są bardzo wysoko w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Natomiast tutaj była walka taka typu Stefan Hula i Jan Ziobro, który nie tak dawno doszedł do tej reprezentacji, która startuje w tych najwyższych rangą zawodowych, jakim jest Puchar Świata. Na tą chwilę, no, szala przechyla się, nie ma co ukrywać, na stronę Janka Ziobry. Zobaczymy. Stefan na pewno też nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. Wszystko rozstrzygnie się, tak jak powiedziałeś, w azjatyckiej części Pucharu Świata. Tak, nie tylko oczywiście polska ekipa, ale i pozostałe zespoły tak mają pewnie zaplanowany ten sezon, by szczyt formy przyszedł oczywiście na Mistrzostwa Świata. Czy zatem w tej chwili oglądamy już tych, którzy będą się liczyć
w rywalizacji o medale Mistrzostw Świata? Czy to będzie jeszcze bardziej widoczne przy okazji tych azjatyckich konkursów? Czy tam może to się poukładać różnie? I tego też nie powinniśmy trochę jak tych dzisiejszych i wczorajszych lotów brać sobie do końca do serca. No tak, no niby tam się też może jeszcze wiele wyłonić, ale tak, zawody w Sapporo, one są zawsze loteryjne. To ja nie pamiętam tam już zawodów. Tradycja. Tak, to już tradycja. Albo jest problem z wiatrem, albo pada śnieg płatkami wielkości 5 cm kwadratowych. Tak jest w Sapporo. Nie wiemy, co nas spotka w Pjongczang, no ale myślę, że tam będzie bardziej przyjaźnie. Niemniej jednak, no... Wszyscy się zbroją na to i myślę, że i podglądają sprzętowo. No i tu widzimy na przykład Kraft, Wellinger, ta dwójka zawodników od pewnego czasu idą w górę bardzo mocno. Bardzo dobrze skaczą i trudno tutaj przypuszczać, że na te parę zawodów przed Mistrzostwami Świata w Lahti ta forma nagle zacznie pikować w dół. Nie, ta forma się będzie u nich stabilizować. Także są to naprawdę teraz obok Kamila do tego najwyższego miejsca na podium wyrosło mu dwóch potężnych rywali. Co do naszych zawodników, no skaczą dość równo. Tutaj to wahanie formy lekkie było Maćka. Liczę, że tu już wejdzie na właściwe tory, ale zarówno Dawid Kubacki, Piotrek Żyła, Jan Ziobro skaczą na dobrym poziomie. Piotrek Żyła, to co było w zeszłym sezonie i jeszcze w poprzednim, jego najsłabszą stroną, czyli brak powtarzalności. Czasami żeśmy nawet żartowali, że nie wiadomo, co on zrobi w tym drugim, pierwszym skoku. Tak, tutaj pojawiła tutaj się jest wyraźna powtarzalność, stabilizacja. Powtarzalność, taka cykliczność tych skoków, robi to z automatu, robi to swobodnie i to go cieszy, także też jest bardzo mocnym punktem. Ja myślę, że o naszą ekipę możemy być spokojni. Stefan Horgacher na pewno zaplanował tak te ostatnie dni zawodów i treningów przed wylotem do Lahti, że powinno się to wszystko nam dobrze poskładać. Zapytam jeszcze o Pjongczang, bo jak wspomnieliśmy, to będzie próba przedolimpijska, przed przyszłorocznymi igrzyskami olimpijskimi w tym mieście Korei Południowej. Jak ważny jest ten sprawdzian, poznać obiekt? Pewnie jeszcze nie w 100% tam wszystko będzie zrobione, ale to już będzie namiastka tego miejsca, obiektu. Oczywiście. I samych zawodów. To jest bardzo ważne, bo dopiero następny raz będziemy tam jechać już na Igrzyska Olimpijskie. A profile skoczni na całym świecie, niektóre są podobne. I chodzi też o to, żeby tam skoczyć, i zawodnicy i trenerzy będą wiedzieć, do jakiej skoczni w Europie jest zbliżony profil, jak się tam leci, do jakiej skoczni w Europie. I wiadomo, że wtedy planujemy przygotowania przed Igrzyskami Olimpijskimi na takich skoczniach. Podobnych obiektach. Podobnych tak. obiektach. Mhm. To jest bardzo ważne. No i też jest ważne zdobycie tam punktów do klasyfikacji Pucharu Świata. No nie ma co ukrywać. No pewnie, że tak. A później wracamy po roku i walczymy o medale olimpijskie. Przenieśmy się do naszych komentatorów Stanisław Snopek i Sebastian Szczęsny, bo już to 10 minut oczekiwania się zakończyło. Jak zatem wygląda aktualna sytuacja, panowie? Witamy ponownie. No, sytuacja jest w tej chwili klarowna i jasna. To znaczy tak, na skoczni wieje i to dość mocno wieje. Jury postanowiło jeszcze przedłużyć to oczekiwanie do godziny 16.30. Ten wiatr strasznie kręci i to jest jakby największe niebezpieczeństwo. Te porywy ponad 4 momentami do 5 metrów na sekundę, ale to a to z boku, a to z dołu, a to czasami z tyłu skoczni i to, o czym wspominał Rafał Kot w studiu, ta rozmiar tego obiektu, ogrom tego obiektu, wysokość, na jakiej szybują skoczkowie. Bardzo to bezpieczeństwo przede wszystkim i w takich warunkach skakać nie można. Organizatorzy, jury, dyrektor Pucharu Świata Walter Hofer mają dokładne prognozy pogody. Tutaj kierunek, prędkość wiatru jest rozpisana niemal co do minuty i dokładnie wiedzą, kiedy ewentualnie może pojawić się okno pogodowe i jak te warunki będą się układały. No, przy czym to są prognozy, a więc to nie jest nic pewnego i wielokrotnie zdarzało się, że aura potrafiła zaskoczyć organizatorów i samych zawodników również. Dlatego też teraz no, czekamy z nadzieją na to, że te warunki się poprawią na tyle, żeby można było skakać. Tak, czekamy my, czekają kibice, czekają też, jak widzimy, spokojnie zawodnicy. Ta 30, która ma przystąpić do serii finałowej, no, decyzja powinna zostać podjęta wkrótce. Na razie początek tej drugiej serii przesunięto do godziny 16.30. Jak to wygląda u Borka Sedlaka i zresztą także u trenerów, którzy widzą cały pomiar na swoich ekranach komputerowych. Całość podzielona jest na takie 3 segmenty, a więc skocznia,
pierwsza część ze skoku i druga część ze skoku. I w każdym z tych segmentów jury przyjmuje pewien korytarz wieczny. Tam od plus na przykład 1,5 metra na sekundę do minus 1,5 metra na sekundę wiatru wiejącego z przodu i z tyłu. Jeżeli w którymś z tych trzech segmentów wiatr wykracza poza przyjęty korytarz, wówczas Borek Sedlak nie może zapalić zielonego światełka i wówczas trzeba czekać na poprawę tych warunków. Wykres wiatru jest graficzny. To jest taka sinusoida, która się tworzy i widać, jak układa się kierunek tego wiatra, więc można spodziewać się, że wiatr za moment będzie wiał słabiej, bądź za moment będzie wiał silniej. Teraz niestety ten wiatr wieje zbyt mocno, stąd też musimy poczekać o 16:30, a więc myślę za około 3-4 minut powinniśmy Karela Nurmsalu zobaczyć na belce startowej. Gorąco w to wierzymy, że te warunki się poprawią, no i wracamy do studia. Oby to były prorocze słowa Sebastiana Szczęsnego, że za 3-4 minuty rozpocznie się seria finałowa dzisiejszego konkursu. Na razie największą atrakcją całej przerwy był Robert Lewandowski. Właściwie brakuje tylko takiego ujęcia, gdzie realizator pokazałby nam całe grono skoczków narciarskich, którzy tam w jednym miejscu oczekują na finał zawodów, którzy spotykają się z Robertem Lewandowskim. To by dopiero było spotkanie z ciekawym człowiekiem na skoczni w Oberstdorfie. Oczywiście, dla nich wszystkich. Pewnie. Tak, dla nich wszystkich. I to jest coś takiego wielkiego dla tych skoczków, bo nie często się widuje tak w bezpośredniej bliskości takie sławy piłki nożnej, jakim jest właśnie Robert Lewandowski. Cieszy nas, że to jest właśnie Polak. Sebastian Szczęsny dość dokładnie opowiedział nam o tym, jaka jest zależność pomiędzy warunkami na skoczni a możliwością rozegrania zawodów. Do tego jeszcze dochodzi oczywiście opinia sztabów szkoleniowych i trenerów. My bardzo często obserwujemy Waltera Hofera konsultującego się z trenerami poszczególnych ekip i to ich zdanie też jest ważne, jest brane pod uwagę. Oczywiście całe jury często korzysta przed podjęciem decyzji, bo umówmy się, że podjęcie decyzji o tym, czy wznowić skoki teraz, jak ustawić belkę, jaki dać korytarz wiatrowy, prawda, to decyduje jury. Nie decyduje Walter Hofer, tak, tylko jury. Natomiast on pośredniczy w tym. Natomiast często są brane właśnie uwagi tych najlepszych trenerów, z gniazda trenerskiego, tak powiedzmy. Oni się kontaktują z delegatem technicznym, z jury, z Walterem Hoferem, no i wspólnie czasami ustalają najlepsze wyjście, umówmy się, najbardziej bezpieczne i miarodajne sportowo dla przeprowadzenia zawodów. Czasami są tak zwane jury meetingi, czyli jury przerywa zawody, spotyka się, naradza się między sobą i często na to też jest właśnie proszeni są trenerzy o ich opinię, jakby to oni uważali. Ta opinia nie musi być brana pod uwagę, ale jednak posiłkują się opinią też trenerów. I w samym gnieździe trenerskim i podczas takich spotkań konsultacyjnych widzimy, jaką poszczególni trenerzy też mają pozycję, na ile jest ona mocna. To jest takie zwycięstwo charakterologiczne. Tak, to dość często, prawda? Widzimy teraz Robert Lewandowski, tak, spotkał się nie tylko z Andreasem Wellingerem i ze Stefanem Kraftem, ale również były pozdrowienia dla Kamila Stocha, naszego lidera. Ale wracając do tego, do tych mocnych pozycji samych trenerów, Stefan Horngacher, trener polskiej reprezentacji, jest chyba jednym z takich pierwszoplanowych trenerów, szkoleniowców, którzy tam, jeśli zabierają zdanie, swoje zdanie w jakimś temacie, to oczywiście to oczywiście zdanie jest absolutnie brane pod uwagę. Brane pod uwagę. To jest Stefan Horngacher, to jest Sztekl, którego tutaj nie ma, trener norweski, to jest Schuster, to jest trener Goran Janus, czyli tych najlepszych nacji. I ci, co są tak, też, tak. I Heinz Kuti, no przepraszam, że zapomniałem oczywiście. Dawniej to byli trenerzy typu Mika Kojonkowski, nasz Hannu Lepisto, z którego zdaniem bardzo się liczono. Apoloniusz Steiner. Tak. No też. Nie zapominamy oczywiście, pewnie, że tak. Przyglądamy się rozwojowi sytuacji, szanowni państwo, na obiekcie do lotów narciarskich, jak wolą niektórzy, na mamucie i skoczni, chociaż Marek Siderek, jeden z dyrektorów Polskiego Związku Narciarskiego, delegatów, tak, i sędziów przede wszystkim w skokach narciarskich, mówił, żeby nie używać takiego sformułowania, bo to nie o to chodzi, to są skocznie do lotów narciarskich, tak. I taka jest oficjalna nomenklatura tego, a zatem trzymamy się tej oficjalnej wykładni. Oczywiście z wielką nadzieją na to, że zobaczymy skoki w serii finałowej, tym bardziej, że ta pierwsza seria, zwłaszcza końcowe fragmenty, to było latanie na najwyższym poziomie. O tym już wspominaliśmy, ale
Powtarzamy to raz jeszcze. Pięknie to się oglądało. Oczywiście, była ta dziesiątka, co skakała i parę zawodników jeszcze z dalszymi numerami, z wcześniejszymi numerami, pokazała tutaj naprawdę skoki, loty narciarskie na najwyższym poziomie. Dlatego jest też tak ciasno. Oprócz tej dwójki, co można powiedzieć, troszkę odskoczyła, reszta jest wszystko możliwe. Jest to na bardzo wysokim poziomie i na pewno chciałoby się zobaczyć tę drugą serię, jak to się tam będzie zmieniać, jak się tasować, kto, że tak powiem, przejdzie do przodu, kto niestety będzie musiał się pogodzić parę miejsc w tył. Zapowiada się pasjonująco, by się tylko wszystko odbyło i odbyło bezpiecznie. No to znowu zasięgamy języka u naszych komentatorów. Sebastian Szczęsny, Stanisław Snopek i kolejny meldunek ze skoczni w Oberstdorfie. No to żeby nie było za różowo, to musimy uzbroić się w cierpliwość. My to bez problemu. Tak patrzymy, jak czas zabijają zawodnicy. Do 16.40 teraz czekamy na rozpoczęcie tej serii finałowej konkursu w lotach. Trenerzy, zawodnicy no nie mają nic, cóż tu dużo robić. No, z naturą jeszcze nikt nigdy nie wygrał. Trzeba zdać się na jej łaskę bądź niełaskę i cierpliwie czekać. Ponoć cierpliwość popłaca i gorąco wierzymy, że podobnie będzie także i tym razem. No, zadają Państwo pytania w sieciach społecznościowych, czy będzie szansa na to, że w ogóle będzie druga seria. Wydaje mi się, że tak, bowiem tutaj, no, jeżeli chodzi o prędkość wiatru, to są 3-4 metry na sekundę w porywach do 5. Najgorsze są jednak te gwałtowne zmiany kierunku wiatru. Prognoza mówi, że to w przeciągu właśnie tych 10-15 minut powinno się mniej więcej uspokoić, ale jesteśmy, to jest troszeczkę, ta skocznia położona jest troszeczkę za Oberstdorfem. To nie jest same miasto, to jest za Oberstdorfem, lekko schowana za górą, tam delikatnie inne warunki panują. No, musimy po prostu uzbroić się w cierpliwość i czekać. Tak, jury zawodów też dało sobie te dodatkowe 10 minut. Gdyby prognozy pogody były bardzo niesprzyjające, decyzję o odwołaniu drugiej serii podjęto by na pewno wcześniej. Jeżeli sędziowie czekają, to znaczy, że w prognozie pogody są jakieś tam takie przesłanki, aby liczyć na to, że tą drugą serię uda się rozegrać. Tymczasem skoczkowie jak mogą, zabijają czas. No, to jest, mówili o tym Maciej Kurzajewski, Rafał Kot. No, jak gdyby ten czas oczekiwania dotyczy wszystkich zawodników, ale wiadomo, ta koncentracja, przygotowanie mentalne do skoku na tak dużym obiekcie, jakim jest obiekt do lotów narciarskich, jest niezwykle istotne. Każdy moment przygotowania odpowiedniego rozgrzania mięśni. Widzieliśmy dlatego obrazki, kiedy Jurij Tepesz i Stefan Kraft na rowerze stacjonarnym cały czas utrzymują jak gdyby to rozgrzanie mięśni, jak gdyby to przygotowanie do czekającego ich zadania. A tymczasem Daniel Andre Tande, czwarty skoczek po pierwszej serii, ex aequo razem z Petrem Prełcem, są na czwartym miejscu, tracąc 19,6 punktu do prowadzącego Stefana Krafta. Proszę, piękny samolot wykonany. No, zobaczymy, czy będzie latał równie pięknie jak Daniel Andre Tande w pierwszej serii, bo wcześniej widzieliśmy, że samolot, który przygotował Richard Freitag, no, leciał raczej kiepsko. No tak, ale myślę, że Daniel Andre Tande ma bardzo duże pojęcie o lataniu. Pokazał nam to zarówno wczoraj, proszę zobaczyć, jak... No i ładnie, nie było tak całkiem źle, z efektowną pętlą, ładnie, beczką. Lot akrobatyczny. Tak, z efektowną beczką. Oby zdecydowanie płynniej było podczas tego lotu finałowego. Nastroje dopisują, to dobrze, to dobra wiadomość. I cóż, no czekamy na to, aż aura się zlituje i będziemy mogli przeprowadzić serię finałową. No tak, gdyby ta pierwsza kończyła rywalizację, Stefan Kraft awansuje na miejsce trzecie w generalnej punktacji Pucharu Świata, Kamil Stoch. Po tej pierwszej serii na razie jest 9, trochę przegrywa z Danielem Andre Tande, który jest 4, ale to oznacza stratę tylko 16 punktów. Oczywiście pozycja lidera w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata Kamila Stocha jest niezagrożona. Maciej Kot odrobi trochę do Michaela Hajbeka, dokładnie 14 punktów. W tej rywalizacji o miejsce 5 w klasyfikacji Pucharu Świata awansuje Andreas Wellinger, który na razie jest na miejscu drugim. 10 miejsce Piotra Żyły jest niezagrożone. Polak po tej pierwszej części rywalizacji jest na miejscu 8, a jego najgroźniejszy rywal, 11 w Pucharze Świata, Richard Freitag, na miejscu 11, a zatem za Polakiem. Walter Hofer, widzimy Piotrka Żyłę, Michaela Hajbeka. No, może... Tak, Walter Hofer chyba pogania Borka Sedlaka, żeby tę decyzję podjęto jak najszybciej. Posłuchajmy, może coś się uda wyłowić. No, nie słyszeć dokładnie w tym szumie. Ciężko. Dyrektorem tego konkursu tutaj w Oberstdorfie jest znany przed laty skoczek Michael Neumayer, były rekordzista Niemiec w długości skoku narciarskiego.
Kamil. Na pewno ta decyzja, która zostanie podjęta, no, w pierwszym rzędzie będzie zwracać uwagę na bezpieczeństwo zawodników. Tak, Kamil Stoch, za nim Domenfeld, dalej Peter Pelc. Wszyscy uśmiechnięci, nastroje dopisują w tym miejscu, w którym oczekują skoczkowie. Widzimy Dawida Kubackiego, Janka Ziobrę stojących przy oknie. No, nieco niżej siedzący Janne Ahonen. Mówiliśmy o skoczkach z Finlandii, którzy taki okres na skoczni Heiniego Klopfera świecili swoje wielkie sukcesy. Robert Lewandowski w dalszym ciągu oprowadzany i zwiedzający, tym razem z Piotrkiem Żyłą i z Maćkiem Kotem. Stefan Kraft jest spokojny, 235,5 metra w pierwszej serii daje mu prowadzenie. Werner Schuster, Aleksander Steckl, trenerzy, którzy rozmawiają. No, dwóch trenerów austriackich, prowadzących jednak reprezentacje innych państw, Grzegorz Niemiec i Norwegii. Sobczyk nieco wyżej stojący, asystent Stefana Horngachera. No i czekamy. Myślę, że jeszcze 3 minuty i poznamy kolejną decyzję jury odnośnie startu serii finałowej. Zostało w sumie potem Korea, Japonia, Mistrzostwa Świata, potem turniej norweskie, tak jak Blacki. Potem turniej norweskie, no i Blacki. Nie wiem, czy można zawodnicy nie wyglądają na specjalnie sfrustrowanych tym oczekiwaniem. Robert Lewandowski w rozmowie z Piotrkiem Żyłą. Piotrek, jak widać, w świetnej formie, bo jego żarty pewnie robią wrażenie też na Robercie Lewandowskim, jak słyszeliśmy, śmiech Roberta, a później przedstawienie kalendarza reszty sezonu Robertowi. Także jest już Robert w temacie skoków narciarskich mocno zaawansowany po tej wizycie. Tak, a myślę, że dla naszych skoczków to też jest tak właśnie, jak jest przesunięte teraz w czasie ta druga seria konkursu. To jest taka odskocznia, mogą się zająć czymś innym, porozmawiać z Robertem. I jak widać, to spotkanie było bardzo wesołe, dobre, także wypełniło im to czas i będą długo wspominać. Kiedy sięgamy przeszłością, to takich momentów, kiedy wspólnie i z państwem, i z zawodnikami czekaliśmy na rozwój sytuacji, bardzo długo czasami, momentami frustrowało, ale tutaj chyba nie ma mowy o takiej sytuacji, przynajmniej jeśli zawodnicy reagują tak, jak reagują, a to jest spokojne oczekiwanie na to, co się wydarzy i wiara w to, że ta finałowa seria może się odbyć, bo rzeczywiście, tak jak wspominał i Sebastian, i Szczęsny, i Stanisław Snopek, ta skocznia jest nieco odsunięta od samego Oberstdorfu, jest osłonięta i jeśli te warunki się poprawią, to nic nie powinno stanąć na przeszkodzie organizatorom, by dokończyć ten konkurs. Tak, tutaj wszyscy w spokoju oczekują. Dlaczego? Bo jest to bardzo niebezpieczne na skoczniach do lotów narciarskich. Dopuszczenie do zawodów przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych, w tym wypadku boczny wiatr. Tutaj nikt się nie będzie spieszył z zawodników, żebyśmy już zaczęli, bo wiedzą, czym to grozi. Tu jest najważniejsze bezpieczeństwo. Natomiast czasami narzekaliśmy, ja jeszcze pamiętam, jak byłem w kadrze, że za długo czekano z podjęciem decyzji. Ja pamiętam jedne zawody właśnie w Vikersund, gdzie warunki były tak niekorzystne i nie było widać żadnej możliwości poprawy, a przeciągano to. Do 20 minut, do pół godziny. Wszyscy wiedzieli, że to się nie odbędzie, a dalej to ciągnięto. I pamiętam takie zdarzenie ku wielkiemu zdziwieniu Waltera Hofera. W pewnym momencie trenerzy porozumieli się między sobą, wsiedli w busy i odjechali, nie czekając na ostateczną decyzję. A my oglądamy gratulujących sobie i zawodników, i sztaby szkoleniowe. I wszystko chyba wskazuje na to, że Stefan Kraft został zwycięzcą również drugiego konkursu, co prawda jednoseryjnego, ale to nie zmienia postaci rzeczy, iż jest to pełnoprawne zwycięstwo Stefana Krafta. Tak jest, a zatem mamy zwycięzcę tego konkursu. Już wiemy, że druga seria finałowa dzisiejszych zawodów w lotach narciarskich
nie odbędzie się. Zatem Stefan Kraft, Andreas Wellinger, Jurij Tepesz, 6 Maciej Kot, 8 Piotr Żyła, 9 Kamil Stok, 17 Dawid Kubacki i 27 Jan Ziobro. Pewnie usłyszymy potwierdzenie tych informacji od naszych komentatorów Sebastian Szczęsny i Stanisław Snopek. Panowie. A zatem, jak widzą Państwo na swoich ekranach, mamy już oficjalne potwierdzenie. Druga runda z dzisiejszego konkursu zostaje odwołana. Rezultaty pierwszej serii uznane są za ostateczne, a zatem Stefan Kraft odnosi swoje 7 w karierze zwycięstwo, a 4 w Oberstdorfie. 2 odniósł na Schattenberg-Schanze w czasie 4 skoczni, a tu wygrywa po raz drugi. Najlepszy był wczoraj, także najlepszy dzisiaj. Na miejscu drugim Andreas Wellinger z nowym rekordem obiektu 238 metrów. Trzecie miejsce na podium dzisiaj dla Jurija Tepesza, który wylądował na 228 metrze. 3 Polaków w czołowej dziesiątce. Najwyżej na miejscu 6 Maciej Kot, na 8 miejscu Piotr Żyła i na 9 Kamil Stoch, 17 dzisiaj Dawid Kubacki i 27 Jan Ziobro. Kolejny dobry występ podopiecznych Stefana Hormgachera. Tak, no nie było sensu czekać dalej. Te warunki wieczne panujące na skoczni Heiniego Klopfera, no, niestety nie wróżyło to nic dobrego. Prognozy pogody mówią, że zbyt dużych zmian spodziewać się nie należy, w związku z czym jury podjęło chyba słuszną decyzję. Nie było sensu przeciągać tego, by te zawody, by serię finałową odwołać, by w ostatecznej klasyfikacji liczyła się więc pierwsza seria, zwycięstwo Stefana Krafta. No ładny dublet ustrzelił Stefan Kraft na tej skoczni do lotów. Andy Wellinger, Jurij Tepesz z kolei po raz 7 w karierze staje na podium zawodów Pucharu Świata. 2 zwycięstwa, jedno drugie miejsce i to jest czwarte, trzecie miejsce w karierze 27-letniego skoczka z Lubliany. No to nie jest duża niespodzianka, bo Jurij Tepesz jest znanym lotnikiem, on doskonale czuje się na dużych obiektach. Wczoraj nie udał mu się pierwszy skok, gdyby nie, to też pewnie byłby w czołowej dziesiątce, także i podczas wczorajszego konkursu. Za moment dekoracja. Mówiłeś tak o miejscach biało-czerwonych, jakie zajęli w dzisiejszym konkursie Maciej Kot na miejscu 6. Jak wygląda klasyfikacja generalna Pucharu Świata po dzisiejszym konkursie? Prowadzi oczywiście Kamil Stoch, który zgromadził 1067 punktów, 953 ma Daniel Andertande, który jest na drugim miejscu, Stefan Kraft trzeci w klasyfikacji generalnej, 920 punktów. Bardzo bogaty dla niego ten weekend, bowiem 200 punktów wpadło na konto austriackiego skoczka. Na miejscu 6 Maciej Kot, na miejscu 10 Piotr Żyła, Andreas Wellinger przesunął się na miejsce 7 w klasyfikacji generalnej za Maćka Kota. No a w Pucharze Narodów także utrzymaliśmy prowadzenie. 129 punktów dołożyli dzisiaj do swojego dorobku Austriacy. Polacy 119, a zatem tylko 10 Austriacy odrobili. Wyprzedzamy więc reprezentantów Austrii o 310 punktów przed kolejnymi zawodami Pucharu Świata, które za tydzień, w sobotę i w niedzielę odbędą się na Okurajamie w Sapporo. Tak, jeżeli chodzi o klasyfikację Pucharu Lotów, to Stefan Kraft 200 punktów, 2 zwycięstwa, 160 punktów Andreas Wellinger, Daniel Andretande 100 punktów, na trzecim miejscu Kamil Stoch, na miejscu 5, 89 punktów w lotach, w tych konkursach na skoczniach do lotów narciarskich, tyle zgromadził Kamil Stoch, Piotr Żyła na miejscu 9, na 10 Maciej Kota, więc 3 biało-czerwonych w czołowej dziesiątce Pucharu Lotów. No a przypomnijmy, że w tym sezonie na zakończenie Pucharu Świata, już po Mistrzostwach Świata, czekają nas jeszcze 3 konkursy na obiektach do lotów narciarskich. 1 w Vikersund i 2 tradycyjnie w Planicy, które zakończą pucharowy sezon. Widzą Państwo na swoich ekranach ostateczne wyniki dzisiejszego konkursu. Stefan Kraft 235,5 metra. Najdalej w pierwszej serii, jedynej serii, poleciał Andreas Wellinger 238 metrów. Jest to od dzisiaj nowy rekord tego obiektu. Jurij Tepesz 228 metrów przy bardzo wysokich notach. 19,5, 2,19, 1,18,5 punktowa nota. Mówiliśmy o tym, że o ile Stefan Kraft odskoczył rywalom, o tyle za jego plecami było bardzo ciasno. Kamil Stoch, który był 9, do 3 miejsca tracił tylko 6 punktów. No, dlatego też być może mam i taki lekki, delikatny niedosyt. Dlaczego, że szkoda, że ta druga seria się nie odbyła, że Polacy nie mieli okazji, aby poprawić swoje lokaty. Gratulacje dla Andreasa Wellingera. To jest właśnie ten rekordowy skok na 238 metry na skoczni imienia Heiniego Klopfera. No i ten, który podobnie jak i wczoraj, tak i dzisiaj, ląduje na najwyższym stopniu podium. Stefan Kraft, 235,5 metra. Gratulacje zatem dla trójki najlepszych, gratulacje także dla naszej reprezentacji.
Dzisiaj znów trzech Polaków w dziesiątce i pięciu z punktami Pucharu Świata. Cieszący się Stefan Kraft, gratulujący mu Manuel Fettner, Heinz Kutin. No, ciekawie się to wszystko układa. Toczą się te losy i przeplatają ze sobą poszczególnych zawodników te konkursy, w których no, biało-czerwoni odgrywają pierwszoplanowe role. I to nas bardzo cieszy. Oto proszę zobaczyć klasyfikacja lotów. Stefan Kraft, który prowadzi, o czym już mówiliśmy. Kamil Stoch na miejscu piątym, na dziewiątym Piotr Żyła. Na dziesiąte awansował Maciej Kot. Dzisiaj szósty skoczek tego jednoseryjnego konkursu. Na 18 miejscu w tej klasyfikacji jest Jan Ziobro. Tak, udany także weekend lotów narciarskich dla Zakopiańczyka. Nowy rekord życiowy, 216 metrów. Wczoraj miejsce 12, dzisiaj na miejscu 27. No i za moment my się zobaczymy klasyfikację generalną Pucharu Świata. No, pięknie prezentuje się skocznia Heiniego Kopfera. Imponujący ten biały jęzor wylewający się gdzieś tam z pomiędzy drzew i ta górująca wieża. A oto klasyfikacja generalna Pucharu Świata, 1067 punktów Kamila, Daniel Andretande 953 punkty, a więc jak widzą Państwo 113 punktów mniej ma Daniel Andretande, Stefan Kraft, Domen Preutz, Maciej Kot na miejscu szóstym, Piotr Żyła na miejscu dziesiątym, a więc trzech biało-czerwonych skoczków pozostaje w czołowej dziesiątce klasyfikacji generalnej. No i myślę, że w najmocniejszym składzie biało-czerwoni pojadą na konkursy azjatyckie do Sapporo i później na próbę przedolimpijską do Pyeongchang, bo warto tych miejsc w czołowej dziesiątce Pucharu Świata bronić. Warto również zapoznać się z olimpijskimi obiektami na rok przed igrzyskami. Tak, tym bardziej, że będzie to jedyna okazja, by poznać skocznię olimpijską, by sprawdzić, jaki profil ma, do którego obiektu w Europie jest podobna, jak to wszystko poukładać, ewentualnie potem pod kątem treningu i przygotowań do igrzysk olimpijskich, by znowu było tak pięknie, tak wspaniale jak w Soczi podczas pamiętnych konkursów, kiedy dwóch